Dzień dobry Państwu! 11 już dzień grudnia roku Pańskiego i na pewno roku pamiętnego 2023. Tradycyjnie zaczynamy od uśmiechu, no, dlatego że rozpoczynamy nowy tydzień, dlatego że ponownie mam okazję się z Państwem spotkać, dlatego że dzisiaj będzie to poniedziałkowe kombo, a więc kombinacja komentarza refleksyjnego dla ludzi o mocnych nerwach i sprawozdania z tego, co dzieje się na świecie. Za chwilę wszystko już Państwo będziecie wiedzieć. Chociaż oczywiście to jest taka subiektywna prezentacja. Uśmiech słodko-gorzki to były powody do zadowolenia. No Są też powody do zmartwienia pewnego rodzaju, więc, może, już rozpocznijmy ten komentarz refleksyjny dla ludzi o mocnych nerwach. Będziemy mówili o decyzji Senatu USA. Trochę o Japonii. Mam wrażenie, że fakt, iż ona udzieliła dużego wsparcia Ukrainie, akurat w tym momencie trochę umknął naszej uwadze. Trochę o samej Ukrainie, trochę o COP czy COP28. Nowy rząd w Polsce, pewnie kiedy Państwo oglądacie ten komentarz, to już mamy nowy rząd w Polsce, Nagroda Nobla, oczywiście Izrael, Gaza. O tym wszystkim w poniedziałkowym kombo składającym się z komentarza refleksyjnego dla ludzi o mocnych nerwach oraz, oraz no, sprawozdanie z tego, co dzieje się na świecie, ale proszę Państwa, zanim do tego przejdziemy, to polecam stronę radosławpyfel.pl, tam... Znajdziecie Państwo i koszulki, i książki. Może książka z dedykacją byłaby dobra jako prezent dla kogoś, kto lubi ten podcast, czy lubi ten kanał. Ja oczywiście, proszę Państwa, bardzo dziękuję za wsparcie z całego świata, z całej Polski, z całej Europy dla tego podcastu, dla tej cyfrowej siczy, na którą zapuszczają się codziennie uciekinierzy i uciekinierki. Ze świata realu i mainstreamu również. za to wielkie dzięki. Proszę, za to wsparcie na YouTube, Patronite i za te tradycyjne przelewy również. No i będę wdzięczny, oczywiście także za certyfikat człowieczeństwa 40. Jeżeli skomentujecie Państwo. Ten komentarz w jakiś sposób, albo, albo coś zasugerujecie, albo zadacie jakieś ciekawe pytanie. Za to wszystko będę bardzo wdzięczny. Proszę Państwa, chciałbym zacząć od takiej deklaracji, właśnie cyfrowej siczy, bo widzimy, że skończyło się już granie na gitarach. Rosjanie atakują na całej linii frontu. Sytuacja Ukrainy jest coraz trudniejsza, zarówno na polach bitewnych, jak i wokół nich, jak i w tym świecie dyplomatycznym. W Polsce trwa wielka bonanza. Mam wrażenie, że no, może jest to związane także z okresem przedświątecznym, który sprzyja nastrojom konsumpcyjnym, takim bardziej optymistycznym. No, To nie zmienia faktu, że odpinane są już z rzeczki, skończyło się granie na gitarach. Cieszą się z tego ataku Rosjan. Już mam wrażenie, że nie tylko trole i pracujący służbowo, ale chyba już mam wrażenie, że coraz większa. Liczba ludzi gdzieś tam komentujących, a także chyba i dziennikarzy, bo widzę taką atmosferę właśnie końca gry na gitarach. No moim zdaniem jest to trochę mało poważne. Tutaj narażę się wszystkim to pokazuje, jak łatwo można ustawiać opinię publiczną. Najpierw wszyscy mają kochać, potem wręcz mam wrażenie, że nienawidzić. Ja w każdym razie chciałem zadeklarować, że dalej będę używał tej nazwy. Cyfrowa sieć, czy też samozwańczy sługa cyfrowej sieci, niezależnie od tego, jak te działania na tym froncie się potoczą i w ogóle co będzie w najbliższych miesiącach czy najbliższych latach. I to nie dlatego, proszę Państwa, że jestem sługą Ukrainy, tak jak niektórzy funkcjonariusze państwa polskiego, którzy mniej więcej tak się deklarowali w ostatnich miesiącach. Jestem samozwańczy sługą cyfrowej siczy, czyli państwa, tak na dobrą sprawę. To jest taka nazwa. Kozacka z ducha, cyfrowa sieć z dala od powagi świata realu i mainstreamu. My tutaj konsekwentnie robimy swoje, proszę Państwa, i za to dziękuję. Też dziękuję za wsparcie tej idei, bo o to chodzi i tu nie będzie żadnego odpinania stążeczek, nie będzie żadnego grania na gitarach, żadnego przypinania stążeczek, a potem ich odpinania. Nie będzie też realizmu rozumianego, bo to jest oczywiście cały czas spór. W Polsce trwające od kilkuset lat, czym jest realizm? Czy realizmem jest może właśnie przerzucanie kosztów, czy manipulowanie maluczkimi i zarabianie na tym? No mam wrażenie, że w polskim ujęciu no to jest właśnie realizm. Tutaj będzie to może właśnie idealizm. Realizm rozumiany jako no. Coś, po prostu koment, próba komentowania tego na serio, w ogóle tego, co dzieje się w świecie. Niektórzy uważają, że to niemożliwe, niektórzy, że idealistyczne, niektórzy, że bezsensowne, a niektórzy, że w obecnym ekosystemie i w tym w tej cywilizacji cyfrowej, która się wyłania teraz na naszych oczach, no całkowicie bezsensowne i skazane na niepowodzenie, ale taka próba będzie podejmowana. I proszę Państwa, wielkie dzięki raz jeszcze za wsparcie ona będzie podejmowana, mimo tego, że uważa się, że jest nikomu niepotrzebna. Może oczywiście ostatnio na Patronite ta liczba wspierających też maleje i okej, okay, no jeśli zmaleje do zera, to sobie dam spokój, ale dopóki będą osoby wspierające ten kanał, to nie będzie grania na gitarach, to nie będzie stążeczek przypinania stążeczek, a potem jak się sytuacja zmienia, to odpinania stążeczek. Tylko proszę państwa, jest to idea cyfrowej siczy zdalna od powagi świata realu i mainstreamu i na to państwo zawsze możecie liczyć. Do puty, do puty. Te kilkaset osób będzie ten kanał, ten kanał wspierać. I to tyle, jakby tytułem tej deklaracji, może troszkę emocjonalnej, no ale to jest program rozrywkowy, proszę Państwa, więc wydaje mi się, że o to chyba też nikt nie może mieć pretensji. No i teraz w tej ciężkiej sytuacji, w jakiej znalazła się Ukraina, gdzie Rosjanie no powoli, powoli wymęczają Ukraińców na froncie, też mam wrażenie, o tym będę mówił, że Rosjanom chyba specjalnie nie zależy na jakichś postępach terytorialnych, że ich cel jest inny, no ale w każdym razie, teraz, kiedy są kłopoty z udzieleniem tej pomocy czy przesłaniem kolejnej transzy dla Ukrainy w Senacie amerykańskim, pomocną dłoń wyciąga Japonia. Proszę Państwa, chyba nie zawsze w Polsce zauważona i doceniana, bo. Podczas internetowego szczytu krajów G7 premier Fumio Kishida przekazał Kijowowi 4,5 miliarda dolarów, w tym miliard dolarów na pomoc humanitarną na przetrwanie zimy, no, która jak widzimy w ostatnich dniach przynajmniej w Polsce no, potrafi, może być surowa, a co dopiero w sytuacji, w której kraj jest w stanie wojny i atakowana jest czasami jego infrastruktura krytyczna. I 3,5 miliarda z kolei to jest... To są pieniądze na zabezpieczenie pożyczek z gwarancji na pożyczki z Banku Światowego. No i tak przysłuchuję się, proszę Państwa, o publicznym dyskusją w Polsce o tym zablokowaniu wsparcia dla Ukrainy w Senacie Amerykańskim. Dochodzę do wniosku, że jestem w pewien sposób bezradny, bo kompletnie w ogóle nie rozumiem, dlaczego pomijamy, pomijany, ignorowany jest właśnie ten bardzo honorowy gest Japonii. On w ogóle jakoś tak przychodzi bez echa. No, oczywiście te 4,5 miliarda, które Ukraina które Japonia przekazała Ukrainie, w tej chwili jest gest symboliczny i pewnie długoterminowo nie przesądzi o sytuacji na froncie, chociaż może pozwoli na chwilę oddechu, a może w styczniu już Amerykanie jakoś to przegłosują w Senacie. No, więc można powiedzieć, że Japończycy tutaj dali jakiś miesiąc, może półtora Ukrainie. Krytykował to tutaj często przez Państwa przywoływany generał Kobornicki, no, który mówi, że to jest kroplówka, że to nie ma sensu. No ale w no nie ma sensu, moim zdaniem, nie wspominanie o tym. No o tym trzeba mówić. Nie wiem, dlaczego w Polsce o tym nie mówimy i ograniczamy to jedynie tą dyskusję jedynie do sytuacji wewnętrznej w samych Stanach Zjednoczonych, tam Republikanie, Demokraci, i też reakcji innych krajów euro, europejskich, a w ogóle nie mówimy o Japonii i o tym. Istotnym przecież, nawet jeżeli tylko symbolicznym, chociaż chyba nie do końca, tylko symbolicznym geście Japonii. O no tego przyznam szczerze, że nie jestem w stanie zrozumieć. Nie wiem, czy to się nie klika, czy jest pomijane jakoś w, w, tych, w tych wyliczeniach i skomplikowanych algorytmach, czy może mapa świata w naszych głowach tego nie ogarnia. O co tu chodzi, no proszę Państwa, nie wiem. No może ktoś to wyjaśni. No, ja jestem bezradny wobec tego zjawiska, kiedy widzę gest Japonii niezwykle ważny, istotny, nie tylko symboliczny, jak się wydaje i, i w ogóle niezauważalny. I teraz, proszę Państwa, przenosimy się na inny kontynent, przenosimy się do Argentyny, a tam znalazł się nie kto inny jak Orban Wiktor oraz prezydent Wołodymir Zeleński i, i widać było, że odbyli krótką rozmowę podczas inauguracji nowego prezydenta argentyńskiego, no ale ja nie potrafię czytać z ruchu walk chociaż może trochę, ale, ale nawet nie wiem, znaczy nie przyglądałem się tak uważnie i nie wiem w jakim języku rozmawiali, no ale zakładam, że po angielsku. No i ciekawa sprawa, że akurat tam się w Argentynie znaleźli obaj przywódcy, no Orban, Wiktor, Grana, konserwatystów amerykańskich, Grana Trumpa, być może znajdzie się w jakiejś takiej konserwatywnej międzynarodówce, może stąd się tam znalazł w Buenos Aires, no, a Wołody Załoński teraz spotka się z prezydentem Bidenem i republikanami w związku z wyczerpywaniem się amerykańskiego wsparcia dla Ukrainy. Poleci do Stanów Zjednoczonych, tam spotka się z Senatem. To uważam, że jest bardzo dobry pomysł Joe Bidena i jego administracji, żeby właśnie zaprosić Załęckiego, który znalazł się w Argentynie. No, Załońskiego, który też umówmy się, że jest coraz bardziej krytykowany w samej Ukrainie. No, to jest ciekawa sprawa. Jeżeli Państwo wiecie, o czym rozmawiali, to, to, to dajcie, dajcie, dajcie znać. Albo może czekam w komentarzach na odpowiedzi, co takiego tam się mogło wydarzyć. No i proszę Państwa, to może wiele zdenerwować. Teraz to, co powiem, no ale to jest komentarz dla ludzi o mocnych nerwach, w związku z tym nie umawialiśmy się tylko na uśmiechy. W tym okresie przedświątecznym sprzyjającym optymizmowi, ale fakty są takie, że każdy dzień tej chwiejnej postawy USA. W kwestii wsparcia Ukrainy, to oczywisty zysk dla Chin. I zresztą nie tylko dla Chin, ale tutaj akurat chciałbym skupić się konkretnie na Chinach. Dlaczego? No, dlatego, że w tej sytuacji Chiny mogą coraz bardziej ostentacyjnie dystansować się od konfliktu i odmawiać no, wywarcia wpływu na Rosję. Tak jak ostatnio stało się to na szczycie Unii Europejskiej chiny gdzie przedstawiciele Unii Europejskiej, ci najwyżsi rangą przedstawiciele Unii Europejskiej domagali się wywierania większego wpływu na Rosję, a Chiny mówiły: no, no nie, my jesteśmy takim krajem, który nie ma wpływu, nie, 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 to przekracza nasze możliwości, i tak dalej, i tak dalej. I teraz co mogą robić Chiny? No mogą właśnie w ten sposób odpowiadać na te prośby i mogą też przytaczać chińskie przysłowie, które, w, dwa, w którym w 2022 roku posłużył się Xi Jinping mówiąc. Że dzwonek z szyi rozszalałego tygrysa powinien zdjąć ten, który mu go nałożył. No właśnie, czyli, czyli no, zajmijcie się tym sami teraz, po prostu, bo my nie mamy czasu, zajmujemy się czymś innym, mamy inne problemy. No i to jest to, co Chiny będą teraz robić. Więc oczekiwanie, że teraz Chiny akurat się włączą i wywrą jakiś nacisk na Rosję, to wydaje mi się, że. To jeszcze nie jest ten moment, że właśnie Chiny będą próbowały wykorzystywać tę sytuację, żeby udowadniać, no, że tutaj no, wskazywać, że ci, którzy jakby no, byli tacy skorzy do pomocy właśnie były też stwążeczki, granie na gitarach, no to teraz, to teraz pokażcie, co potraficie, a Chiny, no, będą się temu przyglądać ze wzgórza, ale same też mają. Inne kwestie do rozwiązania, czy inne problemy do rozwiązania, i pewnie nimi się przez ten czas zajmą. To jest bardzo, to sprzyja bardzo na korzyść Chinom. Więc w sytuacji Stanów Zjednoczonych, no oczywiście nie wiem, czy tam ktoś mnie słucha w Senacie, no to znaczy pewnie i tak wszyscy o tym wiedzą, bo to jest przecież ewidentne. Każdy dzień jest tutaj stratą, w tym z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych. No i w tym sensie rozumiem to działanie. Joe Biden'a i jego administracji, bo zareagowano tutaj z refleksem, żeby Załęski przyjechał do Waszyngtonu i spotkał się z senatorami i próbował ich przekonać. Zobaczymy, czy mu się to, czy mu się to uda. No, proszę Państwa. Hmm, hmm, Putin, musi być Putin, to interesuje państwa, to interesuje polski ekosystem YouTube'owo internetowy jeżeli nie ma Putina, no to wtedy zainteresowanie znacząco spada, no i Putin, mówiłem od początku wojny o wielu sprawach, także o sześciu wariantach, jednym z nich no, jest zamęczanie Ukrainy, w rodzaju, coś, chyba taką taktykę próbował stosować Janema Wiśniowiecki, czyli taktykę spalonej ziemi swego czasu. No i Putin zamęcza, wykrwawia Ukrainę. To już wiemy, nie zdobył Kijowa. Potem nie wiadomo, czy już chciał zdobywać terytorium, czy właściwie chciał używać tej armii do tego, żeby właśnie ten proces Zamęczania czy wykrwawiania przeprowadzać i osiągać jakieś cele polityczne. Dzięki, no, wydaje się, że taki właśnie scenariusz ostatecznie zaczął być realizowany. I jak to nazwał podpułkownik Maciej Korowa, jeszcze do tej rozmowy się odniosę, a którą Państwu polecam, która się pojawiła na tym kanale, to jest erozja oporu i Rosjanie próbują właśnie ten, to dokonać rozbić ten opór, doprowadzić do jego erozji i przede wszystkim uderzyć w elity ukraińskie i tam przeprowadzić tą erozję, co już się pod, poniekąd dzieje i ma związek z tym, że Załęski jest krytykowany wcześniej przez generała załużnego, przez Witalija Kliczkę, teraz Arystowyczca, który nazwał go już małym Putinem, no mam wrażenie, że Ukraina to jest podobny kraj do Polski, tylko wszystko razy 10, czy jednego dnia Zaleski jest mahatmą następ z kilka miesięcy później jest już małym Putinem i to gdzieś jest cienka granica między tymi dwoma, jakby. Spojrzeniami czy dwoma ocenami Zełońskiego. I to jest jakby pierwszy klin, który wbija Putin poprzez swoją działalność. Drugi, no to jest też między Polską a Ukrainą, to widzimy, co się dzieje na granicy, widzimy, jak zaczyna reagować społeczeństwo polskie, które w tej sytuacji, no jakby okazuje się, że zaczyna to już od kilku tygodni zmieniło o 180, o 180 stopni. O 180 stopni odwróciła, ta perspektywa została o 180 stopni odwrócona. Okazuje się, że też jakoś było to do wykonania. No, w sumie jest to, przyznam szczerze, też postuluję, zaskakujące, mimo tego, że postuluję tutaj na, cyfrowym si na cyfrowej sieci, na tym kanale, żeby właśnie triumfowała wyobraźnia, żebyśmy brali pod uwagę i uwzględniali no, pewne warianty, które nawet wydają nam się, no niemożliwe. A tu się raptem okazuje, że mija kilka miesięcy, i, i to się zaczyna dziać. No ale przyznam szczerze, że w swojej wyobraźni chyba tak daleko <laughs> nie szedłem w ostatnich miesiącach. Nie wiem, jak Państwo. No i Europa. No też moim zdaniem kontynuowanie takich działań na froncie, nawet nie spieszenie się z. Gdzieś tam z, z, z podporządkowywaniem czy tych nowych terytoriów. Niektórzy twierdzą, że Putin będzie czekał przecież na wybory w Stanach Zjednoczonych, bo wtedy to już w ogóle pójdzie dużo łatwiej, jeżeli, jeżeli one zakończą się jakąś zmianą w samym sercu imperium w Waszyngtonie, w Stanach Zjednoczonych. No ale co Putin jeszcze może osiągnąć, kontynuując tą strategię wycieńczania czy wykrwawiania Ukrainy? która jest zdana na łaskę pomocy z zewnątrz, która może nadejść, nadchodzi z Japonii, ale, w, w, ale w, może też nie nadchodzić w takiej w, w, skali jak wcześniej. No, przede wszystkim wtedy Putin pokazuje, że Europa ma problem, że Europa ma problem. Zresztą widzieliśmy to w ostatnich miesiącach. Może wbija też klin między, no właśnie, między państwa europejskie. No i także pokazuje, że USA ma problem, no bo, bo nie można przegłosować tej pomocy już od kilku e, miesięcy. Zobaczymy, jak to będzie w styczniu. No a Putin się z tego na pewno e, na pewno e, cieszy. Ale już zostawmy tego Putina, proszę Państwa, mimo że on rzeczywiście wywołuje w Polsce najwięcej emocji i w tym ekosystemie YouTube'owym bez niego to właściwie nie można się obejść. I sama Ukraina, no mnie zastanawia, proszę Państwa, czy Znowu będzie stały fragment gry, jak możemy to określać. I o to pytałem też Zbigniewa Parafianowicza w jednej z rozmów, które ukazały się w zeszłym tygodniu. Bo to jest taki stały element, przychodzi nowy prezydent, nowy lider Ukrainy, jeżeli jest prozachodni, prodemokratyczny, to następuje natychmiastowy afekt zakochanie się bez pamięci polskiej opinii publicznej. Tak właściwie było w przypadku. <coughs> chyba wszystkich prezydentów, może nie tyle nawet prezydentów, bo może tu nie chodziło o uczucie osobiste, ale dotyczyło jakby całej Ukrainy, kiedy ona przyjmowała tą orientację prozachodnią, no a potem prezydenta ponownie rozczarowali. Czy teraz będzie kolejny prezydent Ukrainy, wiem, generał załóżny? czy witali Gliczką, no, jeżeli będą to wyraziste postacie, takie silne osobowości, to być może polska opinia publiczna ponownie się zakocha bez pamięci, a potem ponownie potwornie rozczaruje. No i tu pytanie, jak Państwo uważacie, czy tak będzie, czy tak nie będzie, a czy może pytanie nie ma sensu, bo Załęski się utrzyma, a może jakaś inna odpowiedź, a może uważacie Państwo, że takie pytanie jest nie na miejscu i nie ma sensu, no, gdybym był Ukraińcem, to na pewno bym takich pytań publicznie nie zadawał, ale może nie ma sensu w ogóle, Zadawanie tego typu pytań także i w Polsce może są szkodliwe, ale. Co zrobić, żeby wyjść z tego błędnego koła? No bo proszę Państwa, no chyba to naprawdę nie ma sensu, żeby to się toczyło według podobnego schematu, jak w ostatnich kilku dekadach, no jeżeli mamy wyciągnąć wnioski. No oczywiście to z tego, czy my wyciągniemy wnioski, czy nie, to będą decydować ci, którzy zarządzają dyskursem w Polsce, no ale no już proszę Państwa, to już naprawdę, no powiedzmy, że naprawdę no chyba nie jesteśmy już aż takimi skończonymi Ech. Teraz właśnie trzeba by znaleźć dobre słowo. Ignorantami, o może tak powiem, ignorantami, żeby po kilku tego typu schematach zastosowanych. No, zrobić to po raz kolejny, czyli będzie prezydent założny, generał załóżny jako prezydent, na przykład, i wtedy wszyscy w ogóle zakochają się nim, w nim w niczym, w Donaldzie Trumpie, duża część polskiej opinii publicznej, no a potem będzie znowu rozczarowali. I tutaj, proszę Państwa, a propos tłumaczenia tego, co dzieje się na wschodzie, ale przede wszystkim w Rosji, bo oto, Chodziło o co chodzi Rosji, w jaki sposób Rosja wojuje, jakie cele chce osiągnąć. No o tym rozmawialiśmy z podpułkownikiem Korowajem i wielkie dzięki dla niego za to przyjęcie zaproszenia na cyfrową sieć, że się właśnie na tą cyfrową sieć z dala od powagi świata Ralu i Mistimo zapuścił. No to jest dowód, wydaje mi się wielkiej otwartości, też i odwagi. W przypadku pana podpułkownika no to również i skrobności, bo on zaznaczał wielokrotnie, że to są jego osobiste opinie, no ale ja myślę, że wielu z Państwa tutaj potrafi myśleć krytycznie i wyciągać wnioski samodzielnie. Nie jest to właśnie kanał dla jakichś sensatów, ale ludzi raczej zdystansowanych i potrafiących myśleć krytycznie, którzy potrzebują pewnego materiału do przemyśleń, pewnej inspiracji. No i to było bardzo ciekawe, w jaki sposób Rosja postrzega w ogóle politykę międzynarodową i w jaki sposób chce właśnie tą armią, swoją armią. Czy poprzez te działania militarne osiągnąć te cele politycznie? Ja osobiście uważam, że to była bardzo ciekawa i udana rozmowa, która wiele mi rozjaśniła. I pomogła spojrzeć na te rozgrywające się wydarzenia z nieco innej perspektywy. Więc, no, tutaj wielki, szczery i praktykowany wazję. Mam wrażenie, że stanowcze, za rzadko w Polsce, ukłon, niski ukłon w stronę rozmówce, za ten poświęcony czas. No i polecam Państwu obejrzenie tej rozmowy, bo moim zdaniem, właśnie bardzo wiele jest tam takich wątków, które rozjaśniają tą mgłę, mgłę wojny, pokazując. No, wyjaśniając, co tak właściwie próbuje zrobić Federacja Rosyjska, jakie ma, jakie ma, jakie ma cele. I takie dyskusje powinny być. No, w, w, mam wrażenie, że w Polsce raczej często to, są, to jest taka poezja tryteńska, która ma mobilizować do, do, do boju, do oporu, potem właśnie takie granie na gitarach. Więc to wydaje mi się, ta rozmowa była. Tego kompletnym zaprzeczeniem i polecam ją Państwu jeszcze raz dziękując rozmówcy za przyjęcie zaproszenia. No i proszę Państwa, Donald Trump to kolejna postać, która musi się pojawić, która wzbudza wielkie zainteresowanie w Polsce. Donald Trump już coraz bardziej zdecydowanie na czele sondaży w Stanach Zjednoczonych. To może oznaczać, że rozstrzygnięcie w najważniejszych dla Polski wyborach po 4 czerwca 1989 roku jest już na wyciągnięcie ręki, jest już coraz bliżej. Według opublikowanych pod koniec zeszłego tygodnia sondaży, Donald Trump prowadzi 47 do 43 procentach, no, procent z Joe Bidenem, no to oczywiście w Stanach Zjednoczonych liczą się te głosy elektorskie, więc tam mógłby nawet przegrywać jednym procentem, ale zebrać więcej głosów elektorskich ze względu na tą ordynację wyborczą w Stanach, no ale widać wyraźnie, że, że ta przewaga się powiększa. We wcześniejszych listopadowych sondażach wygrywał w pięciu z sześciu tych najważniejszych Stanach, czyli tych swing states, tych, gdzie, gdzie ta różnica była niewielka, no bo tak na pewno myślę sobie, że gdzieś tam w jakichś środkowych stanach to zawsze wygrywa republikanin, a w Kalifornii no to pewnie zawsze wygra demokrata, ale są te swing states i tam w pięciu z sześciu, tam Nevada, staje się Arizona, no tam też wygrywa Trump, i to proszę Państwa, moim zdaniem no oznacza, że. Że no, coraz bliższy jest ten scenariusz, w którym to Donald Trump przejmie władzę. I tu się dziwię jednej rzeczy, tak na dobrą sprawę, dlaczego krytykowany. I moim zdaniem niesłusznie. Niesłusznie wyśmiewany Joe Biden. Dlaczego niesłusznie wyśmiewany? Dlatego, że i tak zrobił, moim zdaniem, w tym wieku i dużo więcej niż można było od niego oczekiwać, bo w niełatwej sytuacji w 2020 roku zablokował reelekcję Trumpa, powstrzymał tą rewolucję. Amerykańskiej klasy średniej, którą niezadowolonej z tego, co się dzieje, którą jakby nie tyle może symbolizować, czy przewodzi Trump, czy której, której niezadowolenie dyskontuje Trump, i jakby wtedy Joe Biden to zablokował i dał swojemu obozowi politycznemu bardzo dużo czasu. I mam wrażenie, że ten czas. Chyba nie został dobrze wykorzystany, bo dlaczego demokraci do, tego, tego, do tej pory nie wypromowali jakiegoś innego kandydata przez 4 lata? No, dziękując Bidenowi za to, co on zrobił, że on zablokował Donalda Trumpa, wygrał wybory w tamtym czasie, dał 4 lata. Na, na właśnie no, poradzenie sobie z tą sytuacją, a teraz znowu został wystawiony i znowu musi stanąć do kampanii, która jest naprawdę wyczerpująca. Proszę Państwa, już samo sprawowanie urzędu takiego, jak Urząd Stanów Zjednoczonych, to, to jest niezwykle wyczerpująca sprawa i naprawdę wiem, o czym mówię, chociaż już nie, akurat prezydentem nigdy nie byłem, ale, ale, ale widziałem, jak to wygląda, bo miałem okazję obserwować to trochę z, z boku i to jest na, naprawdę, wymaga niesamowitej no, energii i to w, nawet dla ludzi, którzy w, no, o kilkadziesiąt lat młodszych, powiedziałbym. I teraz. Mm, no i teraz, i, i do tego jeszcze prowadzić kampanię, i to, i to chyba najwa, jedno z najważniejszych w historii Ameryki, tak na dobrą sprawę. No naprawdę się dziwię, że demokraci nie wystawili tutaj nikogo innego, nie wykorzystali tego czasu, który Joe Biden dał swojemu obozowi politycznemu, i nie wypromowali kogoś innego. Dlaczego tak się stało, tego nie wiem. Jestem bardzo ciekaw Państwa odpowiedzi, Państwa intuicji. I teraz, proszę Państwa, no właśnie, tak jak już wspomniałem, to będą jedne z najważniejszych wyborów, najważniejsze wybory od 1989 roku dla Polski, bo jeżeli wygra Donald Trump, no to prawdopodobnie sam zresztą to zapowiada, będzie w 24 godziny rozwiąże problem um, um, Ukrainy, w pewnie w ten sposób, że się zgodzi na wszystko, to co zaproponuje Władimir Putin. No, a niektórzy twierdzą, że jednak ten amerykański deep state, że te grupy interesu, że ten amerykański establishment, że interesy Ameryki na Poziomie globalnym i tak nie pozwolą Donaldowi Trumpowi realizować polityki izolacjonistycznej. No ale skoro tak twierdzą, no to dlaczego nawet teraz przy administracji Joe Bidena, która jest za tym, żeby się angażować, żeby pomagać Ukrainie, żeby wspierać Ukrainę, żeby się angażować międzynarodowo, Czemu teraz nie można tego przełamać? I czy rozumiem, że będzie można to przełamać, jeżeli Donald Trump będzie zamiast Joe Bidena? Jeżeli teraz jest tak trudno to przełamać, to co dopiero wtedy, kiedy dojdzie do zmiany lokatora czy zmiany prezydenta w Białym Domu prezydenta amerykańskiego? No, to proszę Państwa, są kwestie międzynarodowe, które będą miały ogromny wpływ na, na Polskę, na region, ale w przy Przechodząc tak płynnie do wydarzeń krajowych. No narażę się zaraz pewnie wszystkim państwu, mówiąc o tym, co powiem o centralnym porcie komunikacyjnym. Ale no, jest kilka rzeczy, które też osobiście mnie zadziwiają, chociaż akurat swój rodzimy kraj znam, wydaje mi się, że znam całkiem nieźle mamy teraz uruchomienie przez lot nowego połączenia pozaeuropejskiego i tym razem będzie to Riad do rosnącej na znaczeniu takim globalnym Arabii Saudyjskiej. Pierwsze loty do Riadu już w 2024 roku. Arabia Saudyjska to bardzo ważne już dzisiaj centrum polityczne, centrum gospodarcze, także mające wielki wpływ na polski rynek energetyczny, jako że po fuzji Orlenu i Lotosu odstąpiliśmy część udziału w tym rynku energetycznym właśnie saudyjskiej firmie, więc widać, że jest to, no i oczywiście, że jest to wielki gracz. No, w, w polskiej energetyce również, wielki gracz gospodarczy dzisiaj, wielki gracz polityczny, także no, dzięki zręczności i talentowi też księcia Mohameda Salmana, także centrum religijne, jedne z najważniejszych, chyba najważniejsze centrum religijne, taką przyglądałem, taką klasyfikację i Częstochowa zdaje się jest na piątym miejscu, ale na pierwszym miejscu jest oczywiście Mekka, no i będzie bezpośrednie połączenie. To moim zdaniem jest kolejny argument za CPK. No Tutaj część osób, że wyśmiewała mnie za tego typu stwierdzenie, ale dlaczego tak uważam? No bo tylko większe lotnisko, które i tak jest potrzebne, bo Okęcie nie może obsługiwać lotów po 23 czy tam po 23.30 i po prostu już się korkuje, czy niedługo się zakorkuje, tylko większe lotnisko będzie w stanie obsłużyć tą większą liczbę pasażerów z Polski i regionu, ale także może nawet jeszcze w większym stopniu, to jest ten argument uważam, że jeszcze istotniejszy, pomóc zrealizować inny cel, jaki jest no, umożliwienie lotowi tej dalszej ekspansji na rynkach globalnych i pozaeuropejskich. Przecież są loty do Seulu, loty do Tokio, no też wszyscy mówili, że to nie ma sensu, a, a takie loty się odbywają i to jeszcze odbywają się cał, to również i z Wrocławia do Seulu. I teraz proszę Państwa, no tych lotów no, no, nie obsłużą te, tych kilkanaście lotnisk lokalnych, nie obsłużą lotów do Rijadu, czy na Bliski Wschód, czy do Tokio, do Seulu, czy może jeszcze jak będą kolejne, tu już nie chcę się wypowiadać, bo nie śledzę tego tak dokładnie, gdzie takie kolejne loty mogłyby zostać Uruchomione. No, ale proszę Państwa, więc zaoranie teraz tego projektu, no, moim zdaniem, byłoby nieporozumienie. Więc uważam, że nowy rząd powinien przeprowadzić audyt, przykładnie tam skrytygować, nie wiem, rozrzutność, brak profesjonalizmu, yy, ukarać kogoś tam, zdemisjonować, jakaś powinna być głośna tutaj sprawa, yy, elektorat yy, partii rządzącej powinien być w niebo wzięty, że tam, no, no, no nie wiem, no, w, może nawet nikomu nie robiąc specjalnie krzywdy, no, w, ale, yy, no ale w jakiś sposób... no krytykując to, co działo się wcześniej, potem zmienić nazwę na, nie wiem, czy Centralny Port Lotniczy imienia Lecha Wałęsy, bo już taki port zdaje się jest w Gdańsku, no to może być Port Okrągłego Stołu albo Komitetu Obrony Robotników, albo Komitetu Obrony Demokracji, ewentualnie port imienia Roberta Schumana albo Karola Wielkiego, i wtedy kontynuować ten projekt, no, niewykluczone nawet, że jeszcze go później politycznie dyskontując. Ale w to nie będę wnikać. Tak jak pewnie wszyscy Państwo znacie tą powieść Faraon, o tym młodym reformatorze, którym był właśnie faraon. Próbował przeprowadzić reformy, próbował pewne projekty przepchnąć temu, sprzeciwiała się kasta kapłanów, no a potem kiedy ten młody faraon został odsunięty, przegrał, no to ta kasta tych kapłanów prowadziła wszystko to, co może teraz powinno to samo zrobić Koalicja Obywatelska, czy, czy w ogóle ta koalicja, która od dzisiaj czy, dzisiaj, czy od jutra już, no od jutra to już na pewno chyba będzie rządzić Polską. I teraz no abstrahując od tego, jak ocenia się dotychczasowe prace nad tym projektem, bo trochę, z, no, jest tam kilka rzeczy, powiem Państwu. Yy, takich, które na które moim zdaniem no do tej pory nie było jakichś dobrych odpowiedzi. Ciekaw byłem sam, jak sobie to autorzy tego, czy właściwie nie, to może nie tyle autorzy, co osoby zarządzane tym projektem wyobrażały, yy, wprowadzenie ich w życie. Jest tam kilka może słabszych takich punktów. Ale sama idea jest dobra. I teraz inna decyzja niż kontynuowanie tego projektu. Po zmianie oczywiście nazwy tam na, 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 i tam oczywiście udowodnienie braku profesjonalizmu w, i zmianie nazwy zablokowali tego projektu. No, no byłoby decyzją trudną do zrozumienia. No byłoby decyzją trudną do zrozumienia. I byłaby też wielkim rozczarowaniem, myślę, dla wielu osób. Bo osłabiłaby wiarę w możliwość podejmowania racjonalnych decyzji biznesowych w Polsce w rozumieniu, popyt podaż. No, jeżeli okazuje się, że jest możliwość stworzenia takiego lotniska i rezygnuje się z tego w imię jakiejś tam opowieści o tym, że łatwiej jest dojechać na, że lepiej jest dojechać na lotnisko taksówką, no to progress to pokazałoby, że Polacy po prostu nie umieją liczyć. No, że można nimi zarządzać jakimiś prostymi hasłami, sloganami, po prostu troszkę pokazując teraz brawo, teraz yy, wybuczanie. No jeżeli, jeżeli tak by się potoczył ten krok. No moim zdaniem byłby to wielki krok już w stronę niepostpolityki, którą tutaj często krytykuję czy piętnuję, ale już w stronę nie waham się użyć tego słowa idiokracji. No miejmy nadzieję, że ten krok w stronę idiokracji nie zostanie zrobiony, więc trzymajmy kciuki za wyobraźni, zdrowy rozsądek w nieograniczonych ilościach i właściwych po, proporcjach i po prostu dobrze wykonaną pracę. Bo jeżeli to ma pójść w stronę idiokracji, no to to byłby bardzo zły znak. No zobaczymy, zobaczymy, na co się zdecyduje Donald Tusk i na co się zdecyduje nowy rząd, który rozpoczyna jutro. I w tym kontekście, proszę państwa, bardzo ważne wydaje mi się, będzie też no, to, jak to jak będzie wyglądać sytuacja z generałami, którzy podali się do dymisji w tygodniu przedwyborczym, czyli na kilka dni przed wyborami, co moim zdaniem, zatopiło pis. Być może w dużej mierze to właśnie ta ich decyzja się przyczyniła do mobilizacji wielu wyborców antypis Wygląda na to właściwie, że największymi beneficjentami właśnie tej dymisji dowódców polskiego wojska na kilka dni przed wyborami właśnie był obóz antypis i teraz ta no, dymisja w tym tygodniu poprzedzającym wybory no, mogła przesądzić o wyniku. I, i, no, jako, że ostatecznie podziela mandatów i w większości w Sejmie decyzji zdecydowało około 1-2% głosów, więc gdyby to było na przykład jakieś 2% głosów czy półtora głosów mniej, to sądzę, że PiS mógłby dosztukować jakoś tą większość tych 231 mandatów, no ale, ale podanie się do dymisji głównodowodzących na 4 czy tam 5 dni przed wyborami, no w zasadzie uderzyło w jądro przekazu PiS, no, który poza socjalem oczywiście też obiecywał bezpieczeństwo i to skompromitowało tą narrację ówczesnego rządu o bezpieczeństwie Polski, no bo o jakim tu bezpieczeństwie mówimy, jak przed wyborami głównodowodzący po prostu podają się do dymisji. No. I teraz, prezesa, pytanie jest takie, czy największy beneficjent tej decyzji Państwa, yy, yy, no nie wiem, czy państwo się zgadzają z tą, decyzji, z, z tą opinią, że największym beneficjentem jest obóz Antypis, czyli nowy rząd RP. Czy on w tej sytuacji yy, państwa, zdaniem przywróci generałów yy, na stanowiska dowódcze już w blasku chwały wielkich patriotów, którzy sprzeciwiali się. Yy, yy, Pisowi teraz zostaną przywróceni na te stanowiska jako wielcy patrioci, właśnie którzy mieli odwagę powiedzieć nie na cztery dni przed wyborami i podać się do dymisji, czy też nie zrobi tego, no obawiając się, że w przypadku różnicy zdań, czy jakichś sporów z wicepremierem i ministrem Władysławem kosiniakiem Kamyszem, bo on ma być szefem obrony, szefem Ministerstwa Obrony Narodowej. No to może oni teraz znowu się podadzą do dymisji przed kolejnymi wyborami, nie wiem, czy samorządowymi, czy europejskimi, albo wejdą w spór z ministrem i może na przykład ym, też wykonają jakiś taki podobny ruch i może Donald Tusk i Władysław Kośniak-Kamysz i cała koalicja dojdzie do wniosku, że są wielkimi patriotami, bo zatopili PiS, no, ale jednak na stanowiska dowódcze nie powrócą. No i to jest właśnie kolejna y, tutaj odpowiedź na to pytanie, albo może uważacie Państwo, że tego typu publiczne dywagacje są szkodliwe i nie mamy tego luksusu, yy, w, może w tym położeniu geograficznym czy geopolitycznym, żeby takie pytania sobie zadawać i, 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 i tego typu kwestie publicznie rozstrząsać. Ale to jestem ciekaw, ciekaw Waszej opinii, będę wdzięczny za, za komentarz. Proszę Państwa, pokojowa nagroda Nobla trafia dla przebywającej w więzieniu irańskiej obrończyni praw kobiet Narges Muhammadi. Rzeczywiście działy się tam rzeczy straszne na tych demonstracjach w Iranie. I to no, gdzieś tam kobiety, które ginęły pod wpływem właśnie tych brutalnych interwencji sił porządkowych i policji w tamtym kraju, więc jest to, jak rozumiem, taki symboliczny wyraz wsparcia dla tych kobiet i działaczek, aktywistek. Pytanie, czy spotkała się, a może spotka się kiedyś z Lechem Wałęsą albo Olgą Tokarczuk, ma wrażenie, że bardziej. Chyba większa chemia byłaby z Olbą Tokarczuk niż z Lechem Wałęsą. Natomiast to, na co zwróciłem uwagę, to jest to, że nagrody nie otrzymał Łódźmi Załęcki, który też był w gronie kandydatów. No Myślę, że byłaby to super sensacja, gdyby ją akurat otrzymał Łódźmi Załoński Teraz mogłaby też zmienić jego bardzo trudną sytuację, bo najpierw był właśnie Mahatmą Załońskim, a teraz. No Rozpoczęła się ta ewolucja w stronę małego Putina, jak nazywał go Roman, arystowicz, więc to dla niego byłoby bardzo pomocne. No ale tak się nie stało. Tej nagrody nie dostał. Nagroda trafia do Iranu i można powiedzieć, że irańskich kobiet. I teraz, proszę, Państwa, kończymy tą część refleksyjną. Nie wiem, kto z Państwa wytrwał. Do jej końca. No, jeżeli ktoś wytrwał do końca tej części refleksyjnej dla ludzi o mocnych nerwach, to będę wdzięczny za jakiś komentarz, odniesienie się do tego, co zostało powiedziane, może odpowiedź na któreś z pytań, a może zadanie jakiegoś własnego pytania, a my tymczasem przechodzimy do tej części opisowej. Za chwilę będziecie Państwo już wiedzieć wszystko o tym, co dzieje się na świecie i zaczynamy od polityki globalnej, proszę Państwa, tam i trafiamy do Argentyny, czy wracamy do Argentyny, bo już byliśmy w niej wcześniej, Mów od Odnosząc się do tego spotkania Viktora Orbana i Wołodomira Zelońskiego w Buenos Aires, tam zaprzysiężony zostaje nowy prawicowy prezydent Argentyny, który w swoim pierwszym przemówieniu po formalnym objęciu urzędu mówi Leszkiem Balcerowiczem, proszę Państwa, mówi Leszkiem Balcerowiczem, obiecuje wprowadzić gospodarczy wstrząs i terapię szokową. Ostrzega Argentyńczyków, że nie ma pieniędzy i ponownie apeluje o program rygorystycznych środków oszczędnościowych. Oznajmił, że nie cofnie dekady, dekadencji przez głębokie cięcia wydatków mające na celu zmniejszenie ogromnego długu publicznego obniżenie inflacji, która obecnie przekracza 140%. No on jest blisko związany jakby z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, z Bankiem Światowym, którego reformy tak na dobrą sprawę wprowadzał Leszek Balcerowicz w Polsce, nazwany zostały Planem Balcerowicza i stworzyły legendę właśnie Leszka Balcerowicza wygląda na to, że teraz przynajmniej tak wnioskuje po tej retoryce, no plan Balcerowicza w Argentynie będzie, będzie przeprowadzał Javier. Milei. No to jest może o tyle zabawna sytuacja, czy paradoksalna, no, że jest to postać zupełnie inna niż Leszek Balcerowicz, który no, miał taki wizerunek technokraty, człowieka zdystansowanego, a Javier Milei no, to bardziej jest gwiazda Roka, czy ktoś, kto wygląda jak argentyński piłkarz z 1978 roku, ale program no, ma być. Wygląda na to, że bardzo podobny, jeśli w ogóle nie ten sam. Izraelskie bombardowania gazy, o których jeszcze wspomnimy, bo będzie oddzielny rozdział dzisiaj o gazie, ale teraz przy okazji polityki globalnej, oczywiście nie sposób o tym nie wspomnieć, że izraelskie bombardowania gazy zawężają okno na nowy rodzaj. Tak twierdzi premier Kataru i tak powiedział w przemówieniu na forum Doha. Szejk Mohammed bin Abdullahman Al tani powiedział, że Katar będzie kontynuował wysiłki, aby wywrzeć presję na obie strony, by doprowadziły do zawieszenia broni. Państwo Zatoki Perskiej, czyli Katar, no, odegrało tutaj kluczową rolę w negocjacjach w sprawie tygodniowej przerwy w działaniach zbrojnych pod koniec listopada, która umożliwiła uwolnienie zakładników. Kiedy potem to nastąpiło, Izrael z powrotem rozpoczął działania militarne na terenie strefy gazy. Premier Izraela Benjamin Netanyahu z Kolej powiedział, że wojna trwa pełną parą i w ostatnich dniach dziesiątki terrorystów Hamasu poddało się i składa broń i oddaje się w ręce naszych bohaterskich wojowników to początek końca Hamasu. Poddajcie się, tutaj jest taka jest jasna, jasna jasny przekaz premiera Netanyahu. No, w stronę, jak rozumiem, obywateli Izraela, ale także w stronę Hamasu i w stronę opinii czy społeczności międzynarodowej. Plan Unii Europejskiej dotyczący opodatkowania emisji gazów cieplarnianych od importowanych towarów z takich krajów jak Indie i Chiny. No, spowodował sporo kontrowersji na tej konferencji klimatycznej COP czy COP28 w Dubaju. Biedniejsze kraje obawiały się, że takie cła zaszkodzą źródłom utrzymania wzrostowi gospodarczemu. Zobaczymy, jak ta dyskusja pójdzie. No, były dobre symptomy, że państwa bogate mają się zrzucić, czy mają przekazać część środków, w tym biedniejszym państwom, na walkę ze skutkami ocieplenia klimatycznego. No Tak swoją drogą ja zastanawiam się, na ile skutecznie Możemy odejść od paliw kopalnych, które rozumiem, że odpowiadają za 75% emisji dwutlenku węgla. Jeżeli gospodarzem jest kraj z OPEC, no, który no, zarabia ogromne pieniądze właśnie na paliwach kopalnych. No, oczywiście rozumiem, że jest tylko gospodarzem szczytu, ale tam było tak wiele. No, y, 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 przedstawicieli w ogóle silne grupy interesu y, z tych, y, które są zainteresowane kontynuowaniem jakby eksploracji czy wydobycia paliw kopalnych i opierania na tym w dużej mierze światowej gospodarki, że sam jestem ciekaw, no, w, na ile na ile. Skutecznie będziemy od tego odchodzić, poprzez czy po takich imprezach jak COP28, akurat tym razem w Dubaju. Rząd australijski tymczasem twierdzi, że w ciągu dwóch lat zmniejszy o połowę napływ imigrantów, próbując naprawić system migracyjny w kraju. No, ten z australijski to właściwie. No można powiedzieć, że był taki pionierski jeszcze w czasach, kiedy nie było kryzysów migranckich, to oni mieli już jakieś systemy punktowe. No wielu z Państwa mieszka w Australii, więc przeszliście przez ten system pozytywnie. No ciekaw jestem, jaka teraz jest sytuacja migracyjna w Australii, która bardzo świadomie zawsze starała się tą politykę migracyjną prowadzić, a dzisiaj mamy kryzysy migranckie przecież w Europie, widzimy to także w Polsce na wschodniej granicy, ale także i w Stanach Zjednoczonych. Kwestia migrancka jest jedną już z y, najważniejszych w, w, w agendzie politycznej tego kraju. No i co w Australii? Australijczycy mówią, że o połowę zmniejszą liczby migrantów. Obecnie roczna liczba przyjmowanych imigrantów to jest 500 tysięcy, ma zostać obniżona do 250 tysięcy do czerwca 2025 roku w ramach planowego planu zaostrzone zostaną zasady wizowe dla studentów zagranicznych i pracowników o niskich kwalifikacjach. Studenci zagraniczni będzie ich mniej przyjeżdżać. Zakładam, że będzie mniej Chińczyków, no bo głównie to oni przyjeżdżali na studia do Australii. No, no właśnie, migracja w Australii. Osiągnęła rekordowy poziom, co zwiększa presję na problemy mieszkaniowe, infrastrukturalne. Nadal jednak brakuje wykwalifikowanych pracowników, a kraj ma trudności z ich przyciągnięciem. No właśnie, to ciekawa sprawa. No i teraz amerykański senator wezwał rząd do wszczęcia dochodzenia w sprawie wpływu importu czosnku z Chin na bezpieczeństwo narodowe. No nie wiem, czy BBC trochę nie przesadza, zajmując się tą sprawą. Republikański senator Rick Scott. Napisał do sekretarza stanu, twierdząc, że chiński czosnek jest niebezpieczny, powołując się na nich higieniczne metody produkcji. Chiny są największym na świecie eksporterem świeżego i schłodzonego czosnku, a USA są jego głównym konsumentem. Jednak nadal handel ten budzi kontrowersje od wielu lat. USA oskarżały Chiny o wyrzucanie czosnku na rynek po niższej cenie od kosztów. No nie, dziwna sprawa. Czemu poniżej kosztów mieliby wyrzucać ten czosnek do Stanów Zjednoczonych? Frekwencja w wyborach do rad okręgowych w Hongkongu, jeżeli jeszcze tak rozmawiamy o Chinach, o HRL i Hongkongu, w przypadku Hongkongu ta frekwencja w wyborach spadła poniżej 30% i to jest rekordowo niski poziom od powrotu byłej kolonii brytyjskiej pod chińskie rządy w 1997 roku. No nie do końca, jednak Hongkong wrócił pod chińskie rządy, bo cały czas jest autonomiczny autonomią i taką będzie do 2047 roku. No, ale jednak Pekin wprowadził nowe zasady, które skutecznie no, wykluczyły z wyborów jednak wszystkich takich kandydatów, którzy kwestionowali tą politykę czy sprzeciwiali się Pekinowi. No, i według oficjalnych danych z poniedziałku 27,5% z 4 milionów 300 tysięcy zarejestrowanych w mieście wyborców oddało głos w niedzielnych lokalach wyborczych. I to jest znacznie mniej niż 71,2%, które. Wzięło udział w ostatnich wyborach, czyli właściwie można powiedzieć, że trzykrotnie zmniejszyła się frekwencja do której, która no była, kiedy głosowano w 2019 roku w szczytowym momencie tych protestów przeciwko rządowi lokalnemu w Hongkongu w 2019 roku. No, to oznacza, że skoro rozumiem, że o trzykrotnie zmniejszyła się frekwencja, no to głosowali pewnie głównie lojaliści Pekinu i najprawdopodobniej oni przejmą kontrolę w Radach Okręgowych. Wyniki wskazują, że właśnie najwięcej mandatów zdobyły te duże partie popierające ten kurs. No to tak jakby, powiedzmy, gdzieś tam, e, e, no właśnie, po prostu głosowała, głosowali przedstawiciele jednej opcji. Można powiedzieć, że trochę tak jak z referendum u nas w Polsce, że chociaż nie, no może nie porównujmy tego, bo to są nieporównywalne rzeczy. W każdym razie 27,5 frekwencja to pewnie mniej więcej e, no właśnie, dobra, to może już tyle. Muszę się temu bliżej przyjrzeć, zanim sformułuję jakąś opinię na ten temat. A tymczasem przenieśmy się do Papui Nowej Gwinei, gdzie premier tego kraju, James Manappe, powiedział, że kraj nie prowadzi rozmów z Chinami na temat bezpieczeństwa po podpisaniu w zeszłym tygodniu porozumienia o bezpieczeństwie z sąsiadującą Australią. Marape powiedział, że w czasie wizyty w Pekin ze swoimi ministrami nie było żadnej rozmowy na temat bezpieczeństwa, a minister spraw zagranicznych Nowej Zelandii, Winston Peters powiedział z kolei, że przybliży kraj do partnerów wywiadowczych, czyli właśnie w ramach tego, tej grupy Five Eyes, czyli pięciu oczy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada i Australia. Teraz Nowa Zelandia ma być bliżej, tak zapowiada premier Peters, a wszystko to w ramach ponownego skupienia się na bezpieczeństwie pod rządami nowego prawicowego rządu. Cztery kraje, które wraz z Nową Zelandią no są w tej grupie pięciu oczu, dzielą się informacjami informacjami wywiadowczymi od II wojny światowej. No, w ostatnich latach ten sojusz znalazł się pod, pod pewną presją. No, zobaczymy jak będzie zachowywać się Nowa Zelandia w tych sprawach gospodarczych, bo to wydaje mi się będzie tutaj też niezwykle istotne i też no, widać to też po polityce australijskiej. Że ona jest jakby można powiedzieć, że dwutorowa. I tak samo widać to też i po polityce wielu krajów europejskich, że w gospodarce zachowują się inaczej, a w kwestiach bezpieczeństwa inaczej. No, jak to łączyć? Zobaczymy. A tymczasem Korea Północna nie ma dylematów, jest zdecydowana wystrzelić w najbliższej przyszłości więcej satelitów szpiegowskich w celu zebrania informacji o działaniach wojskowych swoich wrogów, jak to określiła, jak to podała w Państw Państwowa Agencja Informacyjna KCNA. A malezyjska firma energetyczna YTL Power International ogłosiła współpracę z NVIDIA Corporation w celu budowy infrastruktury sztucznej inteligencji w Malezji. Planowane, że pierwsza faza inwestycji zacznie działać już od połowy 2024 roku. Tymczasem Nvidia właśnie, czyli ten amerykański gigant czy, nie, Chipowy omówi umowę o współpracy w zakresie półprzewodników z wietnamskimi firmami, władzami technologicznymi podczas spotkania w Hanoi. No to jest to jakaś ofensywa tutaj technologiczno-gospodarcza Nvidia, która jest z Malezji i teraz próbuje też zadziałać w Wietnamie a yy, yy, Azjatycki Bank Rozwoju, czyli ADB i Japońska Agencja Współpracy Międzynarodowej zgodziły się uruchomić nowy fundusz mający na celu wzmocnienie prywatnej infrastruktury w regionie Azji i Pacyfiku. Organizacje podały, że nowy fundusz nazwany Leading Asia's Private Infrastructure Fund, lip będzie dysponował kapitałem o wartości no 1,5 miliarda dolarów, które dostarczy właśnie ta Japońska Agencja Współpracy Międzynarodowej która będzie następcą właśnie LIP. No ciekawe to jest. Ciekawy ruch. No oczywiście oczywiście w jakiś to sposób no nawet nie powiedziałbym, że osłabi, chociaż na pewno też osłabi działania Chin, które no, oferują wiele środków, czy wchodzą z projektami infrastrukturalnymi i z finansowaniem, ich oferują atrakcyjne finansowanie, dłużne, no, będzie to jakaś alternatywa. Zobaczymy, jak będą w te kraje regionu z tej alternatywy korzystać. A tymczasem USA rozważa utworzenie z Chinami ram współpracy dotyczącej powiadomienia o wystrzeliwaniu rakiet. Waszyngton ma nadzieję przeprowadzić dwustronne rozmowy nuklearne z Pekinem na początku 2024 roku i ruch węża w wykonaniu Singapuru, który tym razem e, podpisuje z USA umowę dotyczącą wsparcia łańcucha dostaw w celach obronnych. E, no tutaj mamy prawdziwą ofensywę Stanów Zjednoczonych w Azji Południowo-Wschodniej, chociażby poprzez tą filmę Nvidia, e, Malezja, Wietnam i podpisanie tego, tej umowy singapursko-amerykańskiej. No i to również jest wydarzenie globalne. Proszę Państwa, postanowiłem w tej części o tym wspomnieć. Od ponad miesiąca trwa. Protest na granicy Polski z Ukrainą. Polacy przez kilka dni mieli wsparcie ze strony Słowaków, a teraz nawet i węgierscy przewoźnicy zapowiedzieli, że włączą się do blokowania ciężarówek na przejściach granicznych z Ukrainą, więc no, okazuje się, że no, Węgrzy przynajmniej od początku prezentowali stanowisko takie, jakie prezentowali. U nas następowała ewolucja, która trwała kilkanaście miesięcy, a teraz jesteśmy, jakby okazuje się, przynajmniej ci kierowcy na granicach. Podzielają perspektywę Słowacji i Węgier. Na to wychodzi, ale może zostawmy już tą wielką globalną politykę, bo to jest kwestia, właśnie to trzeba policzyć. No nie załatwiono tej sprawy jakoś. Były też problemy ze zbożem. Jeszcze wydaje mi się, że wiele jest takich rzeczy, które gdzieś tam mogą wyniknąć, że to się po prostu obywatelom polskim pewne rzeczy nie opłacają. No ale na razie to zostawmy, bo jeszcze przejdziemy do tych wydarzeń. Do tych kwestii i też Państwa opinii jestem bardzo ciekaw, ale proszę państwa, tylko jedna prośba, żeby to były opinie jakoś uargumentowane, bo widzę, że to jest cała masa komentarzy, która wyraża opinie, ale niczym nie poparte. Zastanawiam się, czy to banować, może, może Państwo też wypojecie się na ten temat, ale bardzo cenię sobie opinii, które są uargumentowane, nawet jeżeli się z nimi nie zgadzam. Ale takie, że nie, gada bez sensu, wyrzućcie go czy coś, no to to nie jest żadna opinia. To mówmy się, że chyba tutaj trzeba zdefiniować, czym jest komentarz, i czym jest opinia. Ona musi być w jakimś stopniu chociaż uzasadniona. Mam wrażenie, że duża część tych komentarzy to po prostu ktoś w ogóle nawet nie oglądał tego, tego filmu. Czy nawet nie wiadomo, do jakiej kwestii się konkretnie odnosi? Będziemy musieli zrobić z tym porządek, to już od razu zapowiadam. A teraz, a teraz Izrael i strefa, i strefa gazy. Izraelskie siły powietrzne po raz kolejny zaatakowały Syrię. Taką informację przekazała syryjska agencja prasowa SANA. Do ataku na cele położone w różnych miejscach na przedmieściach Damaszku doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Według syryjskiego obserwatorium praw człowieka ataki wymierzone były w obiekty Hezbollahu, znajdującym się w rejonie Damaszku mieście As-Sahida Zainab i w pobliżu stołecznego lotniska izraelska armia tych informacji nie skomentowałam. Ostatniej doby w wyniku izraelskich ataków zginęło 297 osób. O tym poinformowało kontrolowane przez Hamas Ministerstwo Zdrowia. W ciągu całego konfliktu już zginęło 18 tysięcy osób. No, oglądam inne stacje telewizyjne i tam rzeczywiście no, przerażające są to obrazki z tej strefy gazy: jak wynoszeni są ranni cywile. Tymczasem Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Ashraf Al-Kidra powiedział w telewizji Al-Jazeera, że w izraelskich atakach obrażenia ogółem odniosło już 49,5 tysiąca osób, w tym 550 osób w ciągu ostatnich 24 godzin. Dane te nie są niezależnie jednak weryfikowane. Izraelscy urzędnicy wielokrotnie powtarzali, że ich zdaniem jest, jest, liczba jest znacznie niższa, no oskarżając Hamas o. Zawyżanie szacunków. A tymczasem w niedzielę w stolicy Sudanu w Chartumie doszło do ataku na konwój humanitarny międzynarodowego. Czerwonego Krzyża, w jego wyniku zginęły dwie osoby, siedem zostało rannych, konwój humanitarny składający się z trzech pojazdów Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i trzech autobusów, wszystkie były wyraźnie oznaczone emblematem właśnie Czerwonego Krzyża i ten, i ten konwój miał ewakuować ponad stu bezbronnych cywilów z Chartumu do Wat Madani, kiedy został zaatakowany po pojawieniu się w obszarze, ewakuacji napisano w oświadczeniu organizacji. Czerwony Krzyż nie skazał, kto stoi za atakiem, który określił jednak jako celowy. Sudańska armia poinformowała, że konwój znalazł się pod ostrzałem po tym, jak naruszył porozumienie, zbliżając się do jej pozycji obronnych, używając samochodu należącego do rebeliantów. Tym mianem określa formacja sił szybkiego wsparcia. Um, um, armia określa formację sił szybkiego wsparcia właśnie tym mianem um, czyli rebeliantów. W osobnym oświadczeniu RSF z kolei oskarżyły wojska rządowe o przeprowadzenie niedzielnego ataku. W Sudanie, jak pewnie Państwo wiecie, od 14 kwietnia trwają walki między armią a formacjami RSF, i obie te siły przeprowadziły razem w zamach stanu w 2021 roku, a tworząc obecnie wojnę domową wywołał plan włączenia RSF do regularnej armii. W wyniku konfliktu zbrojnego zginęły już setki osób, a niemal 1,5 miliona. 1,4 miliona Sudańczyków musiało opuścić swoje domy. Czyli jak się Państwo domyślacie, presja migracyjna w wyniku tego wzrasta. Być może część z nich znalazła się na Podlasiu, tego też nie możemy wykluczyć. Półtora milion 400 tysięcy osób w wyniku, w wyniku tych działań. Ale wróćmy do Strefy Gazy. Premier Izraela Benjamin Netanyahu wezwał w niedzielę bojowników Hamasu do złożenia broni. Niezwłocznego złożenia broni twierdzą, że w ostatnich niechodnotował odnotował liczne kapitulacje, które zwiastują początek końca. Palestyńskiej organizacji terrorystycznej. No pytanie teraz, czy nie znajdą się nowi ochotnicy, ale to już jest jakby inna kwestia. Oddajmy głos Benjaminowi Netanyahu. W ciągu ostatnich kilku dni dziesiątki terrorystów Hamasu poddały się naszym siłom, złożyli broni i oddali się w ręce naszych dzielnych bojowników. To powiedział Netanyahu, cytowany przez portal Times of Israel. I jeszcze raz Netanyahu, który powiedział w niedzielę Władimirowi Putinowi o swoim niezadowoleniu z głosowania Rosji w Radzie Bezpieczeństwa USZ za zawieszeniem broni między palestyńskim Hamasem a Izraelem w strefie Gazy. Rozmawiając z Putinem, Netanyahu wyraził również zdecydowaną dezaprobatę dla niebezpiecznej współpracy Rosji z Iranem, takie dosyć dyplomatyczne to są określenia. No a intensywne walki z Hamasem w strefie Gazy potrwają jeszcze około dwóch miesięcy, tak? Informację przekazała w niedzielę izraelska telewizja publiczna Kan, powołując się na anonimowe źródła. Następnie izraelskie siły obronne Kahal będą prowadzić lokalne operacje w palestyńskiej półenklawie. Portal Times of Israel przekazał, że według mediów palestyńskich, powiązanych z Hamasem, w nocy z soboty na niedzielę Siły izraelskie przeprowadziły ataki na północy Strefy Gazy w rejonie największego ośrodka miejskiego na jej południu Han Yunis. A szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adam Gebreyesus powiedział, nie, czyli cały czas jest szefem, proszę Państwa, no, niesamowicie stał się znaną postacią w ostatnich kilku latach. Powiedział teraz w niedzielę, że podczas zwanego w trybie nadzwyczajnym posiedzenia Rady Dyrektorów tej agencji, że sytuacja służb medycznych w Strefie Gazy jest katastrofalna, a warunki sprzyjają się rozprzestrzenianiu śmiertelnych chorób. No, blaństwo, to już abstrahując od wynoszenia tych wszystkich cywilów gdzieś tam z, z ruin, z, z, z ruin właśnie tych zbombardowanych budynków, to wydaje mi się, że sama sytuacja taka higieniczna, no, musi być rzeczywiście tragiczna w strefie gazy. Rada dyrektorów rozpatruje wniosek Afganistanu, Maroka, Kataru, i Jemenu o pilne wysłanie do strefy gazy personelu medycznego oraz leków a także o wyasygnowanie funduszy na odbudowę szpitali. No ale tam się będzie teraz schował Hamas, no Izrael będzie rozwalał te szpitale, jeżeli, jeżeli, jeżeli tam się Hamas będzie w nich ukrywał, więc no, wydaje mi się, że trochę... No, co z tym zrobić, proszę Państwa? Jak, jak żyć? Izraelska ofensywa w strefie gazy prowadzi do śmierci i kapitulacji wielu bojowników Hamasu, których system się rozpada. Tym razem już nie Benjamin Netanyahu, ale szef Sztabu Generalnego Sił Izraela, generał Hersi Halewi. To powiedział. Według niego, według szefa Izraelskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Kaciego Hanekbiego, w walkach zginęło 7 tysięcy palestyńskich bojowników. Każdego dnia widzimy coraz więcej zabitych terrorystów, coraz więcej rannych terrorystów. W ostatnich dniach widzimy poddających się terrorystów, czyli znak rozpadu systemu, znak, że musimy naciskać mocniej, powiedział generał Hersi Halewi, podczas zapalania świec hanukowych z żołnierzami pod ścianą płaczą w Jerozolimie. No właśnie Hanuka, proszę Państwa, ważne święta w tradycji żydowskiej. No, jak już te święta się zakończą, to problem Pewien problem no jednak z Palestyńczykami pozostanie, no bo co zrobić? No załóżmy, że nawet wszyscy się poddadzą, zostaną ranni albo zabici. No ale jak dalej zarządzać tą sytuacją? To przecież mówiąc jest ciekawe pytanie, ale my już nie o tym będziemy rozmawiać, tylko o globalnej gospodarce i światowych korporacjach. Proszę państwa, bo Szczyt klimatyczny może mieć, czy może mieć antyklimatyczny wydźwięk. E, tutaj zastanawia się nad tym Business Insider, bowiem COP28 w Stanach, w, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich potwierdza, że wszystko jest możliwe. Organizacje ekologiczne narzekają na ofensywę firm naftowych, ale to nie oznacza, że nic nie uda się ustalić. Jak wiemy, spotkanie przyjdzie się kilka istotnych zmian, które wpłyną też na Polskę. KOP może przejść do historii, zapewniała w przemówieniu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, ale należy jednak nie wiadomo, na czym to miałaby polegać. Głównie mówi się o skandalach, właściwie jeszcze zanim zaczął się szczyt przewodniczący, no będący, okazał się, że przewodniczący jest jednocześnie prezesem naftowego giganta Adnok. Sam uważam, że nie ma dowodów naukowych wskazujących na to, że rezygnacja z paliw kopalnych jest konieczna, aby ograniczyć globalne ocieplenie. Eee, no właśnie, to taki nie jest opór frontalny, proszę państwa, mam wrażenie, że taką strategię prowadził PIS w wielu sprawach. Niektórzy twierdzili, że było to obliczone tylko na użytek wewnętrzny, żeby podekscytować swój własny elektorat, ale mam wrażenie, że w Zjednoczonych Emiratach Arabskich robią to inaczej. Są organizatorami szczytu, Organizują te dyskusje, a potem okazuje się, że na czele tego komitetu no, stoi prezes firmy, firmy naftowej, tak, czy firmy wydobywczej, no to jakoś tak mi się wydaje, że chyba szanse na to, że dojdzie tam do jakiegoś fiaska, że, że nie zostanie zrobiony jakiś znaczący krok w celu odejścia od paliw kopalnych, to wydaje mi się, że pra takie prawdopodobieństwo no, wzrasta, jeżeli Zjednoczone Emiraty Arabskie no, stosują taką taktykę. Ale teraz taktyka McDonald'sa, który ma ambitne plany i planuje w 3 lata otworzyć na świecie prawie 9 tysięcy restauracji, w tym 10% z tego 900 restauracji w USA. Przed firmą jednak niespokojne czasy, o czym oficjalnie mówią jej dyrektorzy i menadżerowie. Tam jedno chyba z stanowisk też zajmuje Polak, który. Odpowiada za menu w restauracji, to globalne, w restauracjach McDonald'sa. W środę odbył się Dzień Inwestora w McDonald's, w którym skupiono się na długoterminowej przyszłości firmy. Jednak bliższa perspektywa może przynieść więcej zawirowań, pisze CNBC. Na początku roku dyrektor generalny McDonald's o polsko na nazwisku Chris Kemciński wskazał, że firma oczekuje łagodnej lub umiarkowanej recesji w USA i głębszej oraz dłuższej w Europie. Jesteśmy rok później i kurczę, czy się nie myliłem? Powiedział Kemczyński podczas dnia inwestorskiego. Gigant fast foodów wydaje znacznie więcej pieniędzy niż konkurenci na marketing i reklamę, aby utrzymać rozpoznawalność swojej marki. McDonald's przeznacza co roku ponad 4 miliardy dolarów na inwestycje marketingowe, czyli 3 do 4 razy więcej niż jego najbliższy konkurent, powiedział Kempczyński. Eee, no, ciekawe. Hmm, to się. To jest, warto się tam przejść, może ktoś będzie pisał pracę jakąś magisterską albo doktorską na ten temat. Wydaje mi się, że to byłby ciekawy temat. A brytyjskie supermarkety będą zobowiązane do zapewnienia, że sprzedawane przez nie produkty nie przyczynią się do nielegalnego wylesienia. Ogłosił w sobotę na COP w Dubaju minister środowiska, żywności i spraw wiejskich Steve Barclay, minister właśnie do spraw środowiska, żywności i spraw wiejskich Poinformował, że nowymi przepisami będą objęte olej palmowy, kakao, wołowina, skóra i produkty sojowe. Zgodnie z nimi firmy, które mają globalny roczny obrót w wysokości co najmniej 50 milionów funtów i zużywają 500 ton tych towarów rocznie, będą miały zakaz ich używania, jeśli pochodzą z nielegalnie użytkowanych gruntów. Będą również zobowiązane do przeprowadzenia swoich łańcuchów dostaw i składania corocznych. Sprawozdań. Jednocześnie jednoczesne zakłócenia w kanale panamskim i sueskim, dwóch kluczowych korytarzach światowego handlu, zagrażają globalnym łańcuchom dostaw w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie. Armatorzy i importerzy ostrzegają, że susza w kanale panamskim i fala ataków na statki towarowe w odległości 11,5 tysiąca kilometrów w pobliżu kanału sueskiego mogą spowodować ograniczenie ruchu przed sezonem świątecznym. Są dostawy, które po prostu nie dotrą na czas. Na Boże Narodzenie, powiedział Financial Times Marco Fordione, dyrektor Generalny Instytutu Eksportu i Handlu Międzynarodowego, który reprezentuje importerów całej Wielkiej Brytanii. Według grupy e analitycznej MDS, Transmodal w trzecim kwartale tego roku przez kanały Panamski i przepłynęła ponad połowa wolumenu kontenerów, które miały połączyć Azję i Amerykę Północną. Październik był jednak wyjątkowo suchy w Panamie, gdzie według władz kanału. Nawet najbardziej suchy od co najmniej 1950 roku, częściowo odpowiada za zjawisko pogodowe El Niño, które, czyli dziecko, jak rozumiem, które wpływa na temperatury i opady na całym świecie. Władze po raz pierwszy zmniejszyły liczbę przepraw, która od lutego będzie ograniczona do zaledwie 18 statków dziennie. No, i jest porozumienie w sprawie unijnego traktatu gazowo-wodorowego. Nowe przepisy dadzą państwom członkowskim, między innymi, podstawę prawną do wprowadzenia całkowitego zakazu importu gazu z Rosji, w tym LNG. Mają się przyczynić także do zwiększenia w Unii Europejskiej inwestycji w wodór. Parlament Europejski i państwa Unii Europejskiej porozumiały się w piątek po południu w Brukseli w sprawie wprowadzenia w Unii Europejskiej pakietu gazowo-wodorowego. I tutaj mamy do czynienia z ramami prawnymi dla rozwoju rynku wodoru w Unii Europejskiej, w tym szczególnie wsparcie jego rozwoju w regionach górniczych, zachęty taryfowe dla inwestycji w biometan i prawną możliwość wstrzymania przez kraje unijne importu gazu z Rosji. No, i teraz bliskie otoczenie międzynarodowe Polski. Proszę Państwa, przenosimy się. Do Hiszpanii, tam hiszpańska policja zatrzymała w znajdującym się na wschodzie kraju Alicante szefa Kelvin Security. To jedna z najgroźniejszych grup hakerów na świecie specjalizująca się w wykradaniu poufnych danych państw, władz samorządowych oraz przedsiębiorstw sektorów strategicznych. Hakerzy z Kelvin Security jak wynika ze śledztwa zaatakowali w ciągu ostatnich trzech lat podmioty z sektorów strategicznych na terenie ponad 90 państw świata. No co tam Robili ci hakerzy w To jest pytanie. A po trzech dniach intensywnych negocjacji między państwami członkowskimi a Parlamentem Europejskim, Unia osiągnęła bezprecedensowe na poziomie światowym porozumienie regulujące rozwój sztucznej inteligencji, decydujące wpływ na rozpoczęcie procesu negocjacji miało pojawienie się pod koniec ubiegłego roku systemu ChatGPT, czyli generatora tekstu kalifornijskiej firmy OpenAI zdolnego do napisania w ciągu kilku sekund esejów, wierszy czy tłumaczeń. System ten, podobnie jak systemy zdolne do tworzenia dźwięków czy obrazów, ujawnił światu ogromny potencjał sztucznej inteligencji, ale także pewne ryzyko. Przykładowa dystrybucja fałszywych zdjęć w sieciach społecznościowych ukazała też niebezpieczeństwo manipulacji opinią społeczną. No to jest rewolucja, proszę państwa, zarówno jeżeli chodzi o tą sferę informacyjną, ale także myślę, że sferę pracy, sferę zawodową. No ja myślę, że dzisiaj to chyba taki dobry prompter, czyli ktoś to będzie dobrze promptował, będzie dobrze wykorzystywał sztuczną inteligencję, no jest już na wagę złota, ale także będzie musiał być ktoś, kto będzie tworzył te algorytm, będzie na przykład decydował, jakie em, no dane są wprowadzane na przykład do tych, do tych algorytmów. To też będzie bardzo ważna praca. No, jestem ciekaw, jak to wszystko pójdzie. A tymczasem liderka Zjednoczenia Narodowego we Francji, Marine Le Pen i 26 innych osób zostanie postawionych przed sądem. Tak zdecydowało dwóch sędziów do spraw dochodzeń finansowych w piątek. Jak informuje paryska prokuratora, politycy podejrzani są o udział w defraudacjach europejskich środków publicznych w latach 2014 2016 I pierwsza rozprawa o defraudację środków publicznych i współudział w tym procederze wyznaczona jest na 27 7 marca 2024 roku informuje prokuratora w Paryżu. No, to bardzo ciekawe, jak to będzie, bo mam wrażenie, że ta partia Marine Le Pen to tak rośnie zupełnie obok francuskiego mainstreamu. Jest próba otoczenia ją ko 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 kordonem sanitarnym. Nie do końca to wychodzi. Teraz będzie bardzo ciekawe, czy w Polsce PIS również zdecyduje się. Mam wrażenie, że istnieje konsensus. W Polsce co do tego, że pis chce zostać otoczony korytarzem sanitarnym. Przez resztę partii politycznych w Polsce, albo być może tutaj nie wiem, co jest pierwsze: kura czy jajko, że te partie chcą otoczyć PiS yy, yy, kordonem sanitarnym, właściwie wykluczyć z takiego mainstreamu. Zobaczymy, w którym kierunku to pójdzie w Polsce. No Ostatnio chociażby jak, ja, z propozycji Jacka Żakowskiego, żeby oddać PiSowi drugi kanał telewizji polskiej, no, spotkało się właśnie. Z wielkim oburzeniem wydaje się, że chyba jednak przeważa ta koncepcja wśród no, elit, jakby komentatorów nowego rządu, żeby właśnie tu była koncepcja frontu narodowego, właśnie takiego, tak jak był ten model francuski czyli partia, która jest przeciwko wszystkim i chyba ta partia też taką widzi przyszłość swoją. No zobaczymy. Zobaczymy, który model będzie. Czy tak, że to tam po prostu PiS jest elementem systemu, czy jest partią totalnie wykluczoną, antysystemową? I też pytanie jest ciekawe w kontekście konfederacji. No ale dobrze. Wróćmy, proszę Państwa, na Ziemię, a konkretnie na granice Polski, Czech i Szwajcarii. Te kontrole na granicach zostaną w tych krajów zostaną przedłużone o dwa miesiące, o tym poinformowała szefowa niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Nancy Fessel. Stacjonalne kontrole Niemcy wprowadziły w połowie października, okazały się skuteczne zdaniem Niemców w walce z nielegalną imigracją i zostały już kilkukrotnie przedłużone. No to nie wystawia chyba jakiejś dobrej opinii ani Schengen, ani rozumiem Czechom, Szwajcarom i Polakom, skoro Skoro, jak rozumiem, stamtąd przedzierali się nielegalni migranci. I teraz, proszę Państwa, Ukraina. Tutaj dzieją się niezwykle ciekawe rzeczy, nawet można by powiedzieć, że na swój sposób dramatyczne, ale na razie jakoś to nie zmienia polskiego spojrzenia. Może i dobrze, może nie ma sensu się niepotrzebnie niepokoić, ale my jednak bądźmy zorientowani w tym, co się dzieje. W poniedziałek nad ranem w Kijowie słyszano serię wybuchów, jak podają władze miasta w wyniku zestrzelenia wrogich celów odłamki pocisku spadły na ziemię, uszkadzając niedobudowany dom. Cztery osoby zostały ranne, ale ogłoszono kilka, chwil, kilka chwil po eksplozjach. Kilka minut po eksplozjach, w sumie zestrzelono osiem celów powietrznych lecących w kierunku stolicy po trajektorii balistycznej. Podano na podstawie wstępnych ustaleń, władze miasta podały też, że odłamki zestrzelonych pocisków upadły w rejonie. Darnickiem w stolicy. Powiadomiono o kilku rannych osobach, którym udzielono pomocy medycznej. A m 120 rak to moździerz samobieżny zbudowany na bazie transpontera opancerzonego Rosomak. Armia ukraińska zamówiła od Polski trzy takie pojazdy w kwietniu, a teraz jeden z raków został sfotografowany przez Ukraińców. O sprawie informuje serwis POFOKUS. Polski moździerz samobieżny m 120 rak wchodzi w skład ukraińskiej 44. Oddzielnej Brygady Zmechanizowanej. Został pokazany na służbie na zdjęciu. Opublikowane przez służby prasowe jednostki. Na tle Moździerza zapozował jego dowódca. Trzy Moździerze samobieżne, rak, ukraińska zamówiła w kwietniu. Raki dysponują działem kalibru 120 mm, wyposażone są w automaty ładowanie montowane na podwoziu gąsienicowym. Rosyjskie wojska podejmują działania ofensywne na różnych odcinkach frontu, pomimo niekorzystnych warunków pogodowych, dążąc do przyjęcia inicjatywy przed marcowymi wyborami prezydenckimi w Rosji, o których ostatnio rozmawiałem z panem Markiem Meissnerem. Taką teraz informację o tej ofensywie, przyjęcia inicjatywy yy, pisze yy, yy, inicjatywie przejęcia inicjatywy. Eee, pisze amerykański Instytut Studiów nad Wojną, wojska rosyjskie podejmują obecnie ataki z znacznej części frontów na Ukrainie, w szczególności w granicach obwodów charkowskiego i ługańskiego, w pobliżu Bachmutu, a także w kierunku Avdiivki. Oprócz tego Rosjanie prowadzą w dalszym ciągu ataki lądowe na zachodzie obwodu zaporowskiego. W ciągu minionych kilku tygodni siły rosyjskie kontynuowały operacje ofensywne wzdłuż przy granicach obwodów charkowskiego i ługańskiego, pomimo śniegu, mrozu i błota. A także prowadziły ataki lądowe w zachodniej części obwodu Zaporowskiego, pomimo błotnistych warunków i silnych wiatrów, podkreśla Instytut Studiów nad Wojną. I przyszłość Rosji zależy od pracy bojowej wojskowych, którzy biorą udział w specjalnej operacji wojskowej, powiedział Władimir Putin, który, jak rozumiem, kandyduje w wyborach prezydenckich w marcu y, przyszłego roku. I w ostrych słowach skrytykował też Zachód. To akurat nie budzi żadnych wątpliwości. Życie, znaczy nie dziwi, może tak, to w żaden sposób nie dziwi. Życie na froncie, kiedy strzelają, latają jak muchy nad głowami, jest o wiele bardziej skomplikowane niż lampka szampana podczas przyznawania gwiazd bohaterom w kremlowskich pawilonach, ocenił przywódca Rosji, nawiązując do uroczystości wręczenia odznaczeń wojskowych z okazji Dnia Bohaterów Ojczyzny. Putin powiedział także, że zamierza odwiedzić okupowane przez Rosję terytoria ukraińskie. Gdy zrobi się tam odrobinę spokojniej, zdecydowanie mam taki plan. Zaznaczę w programie Moskwa: Kreml Putin w państwowej telewizji. Rosja, Adin. Rosyjski dyktator zabrał także głos na temat właśnie Zachodu. Chcą zepchnąć Rosję na bok, osłabić ją. Tak stwierdził w programie. Zamieszczono także fragment wypowiedzi, w którym usprawiedliwia. Agresję na Ukrainę. Twierdzą, że Ukraińcy zaczęli prowadzić prześladowanie ludności rosyjskiej na terenach historycznie należących do Rosji. Oni są szaleni, całkowicie oszaleni, stwierdził, stwierdził Putin. No tak, to mamy tą grę propagandową już od samego początku. Rosyjskie, nawet już nie tyle tej wojny, co ma wrażenie, już od kilku dekad, to są cały czas te same argumenty. A rosyjskie wojska podejmują działania ofensywne na różnych odcinkach frontu. Jak widzimy, e, pomimo niekorzystnych warunków e, pogodowych. E, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nawet 70%. E, 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 no, przyczyną determinacji Rosjan, tutaj, ma być, jak ocenia Instytut Studiów nad Wojną, dążenie do zakończenia ukraińskiej kontrofensywy lub zagwarantowania, że Ukraińcy nie będą w stanie znowić działań na początku roku. To będzie dobry jako argument w kampanii wyborczej na pewno. No, ale jeszcze raz wracam do pierwszej części tego dzisiejszego komentarza, tego poniedziałkowego kombo, w tej części w komentarzu refleksyjnym dla ludzi o mocnych nerwach, gdzie mówiłem o celach Putina. No pewnie nie tylko jest to kampania wyborcza, ale także chyba skompromitowanie w ogóle kolektywnego Zachodu jako obojętnego, nie reagującego właśnie na, na, na to, co się dzieje na Ukrainie, że nie będącego w stanie. Zareagować. To jest pewnie cel, który chce osiągnąć Putin, no, ale to dużo zależy od tego, jak rzeczywiście Europa zareaguje i w ogóle kolektywny Zachód. Nawet 70% Rosjan poparłoby prezydenta, gdyby ten zdecydował się zakończyć wojnę na Ukrainie i przejść do negocjacji. Wynika z badania przeprowadzonego przez centrum Lewady, ale jednak jest pewien warunek musiałoby się dostać na warunkach rosyjskich, no, oznaczających um, 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 aneksję um, przez Kreml tych terytoriów, na których chyba, jak rozumiem, obecnie znajdują się wojska Federacji Rosyjskiej. Takiego rozwiązania do, szczególnie domaga się jedna grupa społeczna. Proszę Państwa, jak myślicie, kto w Rosji się domaga przyłączenia tych terytoriów do Federacji Rosyjskiej najbardziej? Jaka to jest grupa społeczna? To są emeryci, proszę Państwa, emeryci Centrum Lewady, czy niezależny rosyjski ośrodek badania opinii publicznej, pod koniec listopada przeprowadził wśród Rosjan sondaż dotyczący wojny na Ukrainie. 57% badanych opowiedziało się w nim za przejściem od działań wojennych do negocjacji, a pomysł kontynuowania działań zbrojnych poparła mniejszość. To jednak jest inaczej w każdej z tej grupie badanych. Wśród tych, którzy nie pochwalają działań Władimira Putina za dalszym prowadzeniem wojny, opowiedziało się 13% osób. Czyli z reguły, jak jesteś za wojną, to jesteś za Putinem. Ale są też tacy, którzy są za wojną, ale uważają, że Putin. No, niekoniecznie. To jakich osób jest 13% wedle tych badań, a z kolei, jeszcze tych, którzy je aprobują, trzykrotnie więcej. Ci, którzy nie pochwalają Dziewa Władimira Putina, a są za dalszym prowadzeniem wojny, 13%, a tych, którzy je aprobują, trzykrotnie więcej tutaj jest poparcie. Hmm, najczęściej głosy popierające kontynuowanie działań zbrojnych słychać w dwóch grupach: wśród emerytów i szefów firm. A to ciekawe, że nie tylko emeryci, ale też szefowie firm chcą dalej, no tak, ale oni chyba sami nie będą uczestniczyć też w tych walkach. To też jest ciekawe, no bo emeryci już nie będą mobilizowani. No i szefowie firm zakładam, że chyba też niekoniecznie widzą się na froncie. 45% z nich, czyli tych emerytów i szewofil, opowiada się za kontynuowaniem walki, ale sami oczywiście nie wyrażają chęci zaangażowania w działania zbrojne i mówią o tych, którzy są w okopach. Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung opublikował wywiad z Generalnym Inspektorem Bundeswehr generałem Karstenem Brojerem. oznajmił on na łamach gazety, że Rosja się zbroi, powinno to budzić powszechny niepokój, martwi mnie fakt, że Rosja obecnie się zbroi i to jak Putin się pozycjonuje, powinno to niepokoić nas wszystkich, ale przede wszystkim musimy teraz przekuć te obawy w działania. No, powiedział, no... Tak, w sumie prawdę mówiąc, nie jest to nic odkrywczego. To, co powiedział niemiecki wojskowy, pytanie, jak to zrobić. No Jego zdaniem w ciągu najbliższych kilku lat nie będzie możliwy powrót do stanu sprzed 2022 roku, czyli sprzed inwazji Rosji na Ukrainę. Najpierw musimy przyzwyczaić się do myśli, że pewnego dnia być może będziemy musieli stoczyć wojnę obronną, powiedział Broje. Tymczasem atmosfera w Ukrainie jest coraz bardziej napięta. Kijowskie media są zaniepokojone niepewnym losem dalszej pomocy finansowej od Zachodu. W podobnym tonie mówią już przedstawiciele, także przedstawiciele państwa ukraińskiego. Śródła z ukraińskiego rządu donoszą Redakcji serwisu Ekonomiczna, prawda, że w przypadku wstrzymania pomocy przez sojuszników Ukraina będzie musiała wdrożyć nieprzyjemne środki. Minister finansów mówi wprost o ryzyku załamania gospodarczego, jeśli w Waszyngtonie, w Brukseli nie, nie uda się osiągnąć konsensusu w sprawie kolejnego pakietu pomocy dla Kijowa. Na razie widać, że osiągnięto w Tokio, ale nie w Brukseli, w Waszyngtonie. No będzie on mógł liczyć tylko na jedną trzecią 41 miliardów dolarów, których potrzebuje w 2024 roku, czyli Japończycy dając 4,5 miliarda, to właściwie dali już ponad 10%. Pisze właśnie serwis Ukraińska Prawda, aby ekonomiczna prawda, przepraszam, ukraiński serwis Ekonomiczna Prawda, aby przerwać się finansowo rozwiązać problem deficytu budżetowego Kijowowi potrzeba pożytek zagra, pożyczek zagranicznych i nie ma on planu B. E, tak twierdzą ukraińskie źródła rządowe. Od początku inwazji Rosji na Ukrainę na pełną skalę Zachód pomagał Kijowowi pokrywać wydatki cywilne, takie jak pensje i emerytury, pozwalające mu przeznaczać finanse na armię, a po wybuchu konfliktu w strefie Gazy i w obliczu rosnącego na zachodzie zmęczenia wojną Kijowowi coraz trudniej jest pozyskać te niezbędne wsparcie finansowe. Nawet w tym roku Ukrainie nie udało się uzyskać obiecanych 3 miliardów dolarów dotacji z Waszyngtonu Kongres USA usunął te skutki spro, środki z projektu Przyjętego 30 września. No i proszę Państwa, Oleksiej Arystowicz, który przejawia aspiracje prezydenckie, a to jest to były doradca Kancelarii Prezydenta Ukrainy, no zaczął krytykować, już ponownie właściwie skrytykował Wołodymira Zameńskiego. Rosja podjęła wiele decyzji i postawiła na długą wojnę, a my tych decyzji nie podjęliśmy. Poza tym, państwa pożerane przez korupcję i bezprawie, które prześladują ludzi za ich poglądy, nie wygrywają wojen. Napoleon zaczął przekształcać się w maleń Putina. No tak, tutaj nie nazwano Załęskiego Mahatmą Załęskim, tylko Napoleonem, może tutaj Arestowicz, zresztą niezwykle utalentowany człowiek, jeżeli chodzi o komunikację, nawiązywał do, nawiązuje pewnie do popularnego filmu Wszyscy teraz mówią o Napoleonie, no więc i on porównał Złońskiego do Napoleona, który zaczął się przekształcać w maleńkiego Putina. To powiedział w rozmowie z Rzeczpospolitą, no jednak ważnym dziennikiem w Polsce, myślę, że równie ważnym jak dziennik Gazeta Prawna i to zresztą odbiło się szerokim echem w ukraińskich mediach społecznościowych, co widziałem. I teraz Arestowicz, gdzie z uolewaniem o tym też pisano, że dochodzi do erozji ukraińskiego przekazu w Europie. No, w Polsce takie głosy też no, jest to pewnego rodzaju zaskoczenie. No, Arystowicz, który no, budził wielki szacunek, też w Polsce. Tak? No, wszyscy się tym też ekscytowaliśmy, tymi jego live'ami na YouTubie w pierwszych dniach wojny, wieczor wieczornymi live'ami na YouTubie. No ale dobra, oddajmy. Y Głos Arystowiczowi: Gdy byłem prorokiem, zwiastującym słodką przyszłość, wszyscy nosili mnie na rękach. Gdy tylko zacząłem mówić prawdę o sytuacji Ukrainy, społeczeństwo wypchnęło mnie z kraju. A jeśli nie będziemy mówili prawdy, przegramy tę wojnę, to mówi o dawnej współpracy z prezydentem Ukrainy. Jak dodaje jego odejście. Z kancelarii nie było spowodowane wypowiedzią ze stycznia 2023 roku, kiedy stwierdził, że rosyjską rakietę, która uderzyła w budynek mieszkalny w przemogła zestrzelić ukraińska obrona przeciwlotnicza. Wymierzone we mnie działanie rozpoczęto jeszcze w marcu 2002 roku, zaledwie miesiąc po wybuchu <klujny> pełnoeskalowej wojny. Należałem do 10-osobowego grona ludzi, którzy podejmowali najważniejsze decyzje w państwie. Już wtedy pojawiły się opłacone i wymierzone we mnie ataki informacyjne w komunikatorze Telegram, stwierdził Arestowicz w Rzeczpospolitej. No, ciekawe. Ehm... <kly> no właśnie. No to czy to jest, czy to nie jest erozja oporu teraz? Pytanie do państwa. Jeśli USA pozostawią Ukrainę, czy, czy to jest wzmocnienie oporu, czy jego erozja? Bo Arystowicz twierdzi, że wzmocnienie, że on w ten sposób no, uzdrawia sytuację, ale właśnie, a może osłabia Ukrainę? No jak Państwo uważacie? Będę ciekaw, jestem, będę wdzięczny za wyrażenie opinii na temat tego, co jest erozją oporu a co nią nie jest. Jeśli USA pozostawia Ukrainę teraz bez wsparcia, cena wojny Putina dla Ameryki będzie znacznie wyższa, oświadczył w piątek Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby. Według niego Putin stawia na to, że Kongres USA powstrzyma się od uchwalenia nowego pakietu pomocowego na Ukrainę. Aby zadbać o nasze bezpieczeństwo narodowe, trzeba postrzegać Putina takim, jakim jest i postrzegać Rosję taką, jaka jest, a także zdawać sobie sprawę, że pomoc Ukrainy, ona nie prosi nas o wprowadzenie wojsk, pomaga jej wygrać tę wojnę. No, proszę Państwa, powiem szczerze: nawet USA nie muszą interweniować na Ukrainie, nawet nie interweniują, nie wysyłają tam żołnierzy. Chodzi tylko o przekazywanie pieniędzy i też jest z tym, jak się okazuje, problem. Kirby, no, jako rzecznik nie, w, nie, w Rady Bezpieczeństwa Narodowego, no, apeluje o to żeby ten, ten opór przełamać, no zobaczymy, czy to się uda. Jeśli on zdobędzie Ukrainę, będzie już u progu NATO, zaznaczył i dodał, że w tym przypadku cena wojny dla Ameryki Zachodniej około całości będzie mierzona innymi kategoriami. No właśnie. No właśnie. Czy to przekona amerykańskich senatorów i czy to przekona. USA do, do przekazania tego wsparcia. Ten argument. W przyszłym tygodniu, w przyszłym roku przepraszam, Ukraińska Armia będzie próbowała dotrzeć do Morza Azowskiego i ewentualnie zająć Krym. Z drugiej strony Rosja rzuci wszystkie swoje siły na zajęcie całkowite już Doniecka. No, i tutaj ONET porozmawiał z trzema ekspertami wojskowymi, aby dowiedzieć się, jak może wyglądać plan działań w Ukrainie w przyszłym roku i czy jest szansa na zakończenie wojny. W najbliższych miesiącach żadna ze stron nie powinna prowadzić operacji wojskowych na dużą skalę. Zimy w Ukrainie są deszczowe i błotniste, a przemieszczanie ciężkiego sprzętu w takich warunkach pogodowych prawie niemożliwe. Teraz armie wejdą w tryb obrony i akumulacji. Walki będą kontynuowane, ale linia frontu pozostanie stabilna do wiosny. Zima yy, wojną na wyniszczenie będzie kontynuowana głównie z powodu chęci pokonania wroga za pomocą zdalnych środków. Możliwe są ograniczone operacje ofensywne, ale nie na dużą skalę. To powiedział ekspert wojskowy i emerytowany pułkownik Sił Zbrojnych Ukrainy Ołech Żdanow. W tym czasie Ukraina będzie przygotowywać się do wiosennej kontrofensywy. Będziemy gromadzić siły i rezerwy. Warunki mobilizacji prawdopodobnie zostaną zrewidowane w górę. Będzie Przeprowadzać rotację, uzupełniać istniejące brygady i szkolić brygady szturmowe, a kontrofensywa w 2024 roku prawdopodobnie rozpocznie się w maju. No, yy, 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 tak, więc znowu dyskutujemy o kontrofensywie. Amerykański dziennik Wall Street Journal, powołując się na. Yy, Zachodnich dyplomatów i strategów wojskowych poinformował, że ukraińskie wojska są mocno wyczerpane i potrzebują czasu na odbudowanie potencjału. Niewykluczone, że ukraińska zdolność do przeprowadzania nowej, znaczącej kontrofensywy przeciwko Federacji Rosyjskiej, ale dopiero w 2025 roku czyli co, jeszcze rok musieliby być w defensywie. Kosztowne, tylko pytanie jest. No... No właśnie, jak to wytrzymać jeszcze rok w defensywie. Kosztowna i wielomiesięczna kampania mająca na celu odparcie sił Rosji zakończyła się niewielkim przesunięciem linii frontu, wsparcie gospodarcze i militarne ze strony USA i Europy stoją pod znakiem zapytania. Krajowe pęknięcia polityczne powiększają się, a morale z ukraińskiego społeczeństwa słabnie, pisze Wall Street Journal. No właśnie, proszę Państwa, no teraz przechodzimy. Do wydarzeń krajowych i tutaj, przede wszystkim, nowy rząd, proszę Państwa, który już dzisiaj pewnie zostanie zaprzyjażony, ale oprócz tego, no, takie dyskusje na temat tego, kto co powiedział, no, coraz więcej jakichś służb, dowodów, jakichś postępowań. Taka atmosfera, powiedziałbym, robi się gęsta, no, ale naprzeciw temu też wychodzi trochę optymizm związany z powoływaniem nowego rządu. Tak jest zawsze na początku. Pojawiają się jakieś nowe postacie, albo postacie, które już dobrze znamy, ale powracają, więc jest tam taki uda nazwisk. Ale jestem, tak szczerze mówiąc, trochę tym zaniepokojony, proszę Państwa, bo kiedy ten optymizm minie, a kiedyś minie, bo to jest taki, można powiedzieć, trochę zawsze na początku, no coś, co sprzyja trochę nowemu rządowi czy rządzącym. Ten początek, ale kiedy to staje się już rutyną, no to, tak powiem szczerze, że. Że może to być już ciężka atmosfera, jeżeli tego, tego elementu optymizmu już nie będzie. Premier Morawiecki wygłosił wygłosi dzisiaj, już pewnie kiedy Państwo oglądacie ten film, to wygłosił już ranne ekspoze. Potem Sejm zdecyduje, czy udzieli poparcia temu gabinetowi już ustępującemu. Sądzę, że tak się nie stanie. I wtedy nastąpi tak zwany drugi krok konstytucyjny, w którym szefa rządu wybierze. Sejm, gdzie większość posiada koalicja obywatelska, trzecia droga i Lewica. No i powrót Donalda Tuska. Kto stanie przed Sejmową Komisją Śledczą w sprawie wyborów kopertowych? Tak jak już mówiłem, tutaj już Komisje Śledcze, Dowody, służby i tak dalej. Pojawiają się spekulacje dotyczące kolejnych kandydatów do tej Sejmowej Komisji. Media społecznościowe przypomniały słowa Cezarego Tomczyka z 2021 roku. Wszyscy szef koalicji obywatelskiej informował wtedy o tych rozmowach z Jarosławem Gowinem na temat wyrzucenia w kosmos wyborów. Jarosław Gowin był wicepremier, wieloletni koalicjant y Jarosława Kaczyński Był lider porozumienia, które już rozpadło się albo zostało, Wrogo przejęte. Ma być teraz ważnym świadkiem nowej komisji śledczej. Polityk stanowczo sprzeciwiał się organizacji wyborów w formie korespondencyjnej. No i teraz będzie, jak rozumiem, no chyba mocno obciążał poprzedni rząd, z którego właściwie został usunięty, a jego ugrupowanie uległo anihilacji. No więc, jeżeli zdecyduje się na status świadka kolonnego to sądzę, że, że może być yy, może być mocno. Sejm zdecydował, że za sprawą wyborów korespondencyjnych, które miał się odbyć w maju 2022 roku a do których ostatecznie nie doszło, zajmie się komisja śledcza. I teraz pytanie, czy stanie przed nią Małgorzata Kidawa-Błońska, która na wspomnianym na przypomnianym w mediach społecznościowych nagraniu mówi, że wywaliła wybory majowe. My te wybory musimy wygrać i będę bardzo dumna, jeżeli Rafał wygra, jeżeli będę mogła powiedzieć, że miałam w tym swój udział, bo raz, że wywaliłam wybory majowe i doprowadziłam do nowego otwarcia i jestem skoncentrowana na tym, żeby Rafał wygrał. A dla mnie nieważne jest, kto będzie ten urząd pełnił, ważne, żeby to była osoba, która będzie stała na starze, w Konstytucji, żeby nie był to pan prezydent Duda. Powiedziała wtedy Małgorzata Dawabłojska. No wówczas kandydatka na, na prezydenta RP. Teraz mogłaby się zająć tą komisją, jak rozumiem. No zobaczymy, ile tych komisji będzie. No, myślę, że trochę ich będzie, no, to jest jednak zawsze wdzięczny temat dla nowego rządu, żeby rozliczać ten poprzednie, już na pewno w polskiej kulturze politycznej. I, I znowu rozliczenia. Przegląd kontraktów koreańskich, o tym mówi trzecia droga i zapowiada, że ich unieważni będą populistyczni, mówili, że zastąpimy sprzęt z Korei sprzętem polskiej zbrojeniówki, a skończy się tak, że zostaniemy z niczym. Skrytykował to minister obrony narodowej jeszcze wciąż Mariusz Błaszczak, no ale tutaj, proszę Państwa, teraz za obronę narodową będą odpowiadać politycy trzeciej drogi, konkretnie PSL, a konkretnie Władysław Kosiniak-Kamysz i to on będzie decydował o zakupach dla polskiej armii. To są spore budżety. No zobaczymy, proszę Państwa, PSL długo nie był, e, e, długo nie, nie był w rządzie centralnym. No ciekawe. E, I teraz troszkę taka kontrowersyjna wypowiedź premiera Leszka Millera, nie wiem czy... Nie wyciągnięto tego z kontekstu, bo w rozmowie z Tomaszem Lisem opowiadał o kulisach spotkania, jakie przed laty odbył z ówczesnym premierem Włoch Silvio Berlusconi. No i ujawniał, że pijany Berlusconi, już teraz świętej pamięci, nie dowierzał, że na imprezie nie ma dziewczyn, jak to określił Leszek Miller, jak sam to wyznał, chciał temu zaradzić. No, i jak miał, co mógł zrobić, no i, i, i polecił, by przyszły do nich funkcjonariuszki BOR. No i teraz oburzeni są dziennikarze. Jeden uważa, że Leszek Miller po takiej wypowiedzi powinien złożyć mandat europosła, ale to, proszę jednak u niektórych przedstawicieli lewicy, jak się okazuje, nie ma pewnej wrażliwości na te kwestie, takie, które charakteryzują jednak tą lewicę innego pokolenia. No bo jeżeli to zostało wyrwane z kontekstu, no to no tak w sumie trochę, hmm. no jest to taka powiedziałbym troszkę kontrowersyjna wypowiedź, przynajmniej w kontekście tego, tej młodej generacji lewicy, no ale proszę e, Państwa, e, tym się zajmujemy w Polsce, także tym, że senetar, senator PSL Jan Filip Libicki zagłosił, zagroził prowadzącemu program Woronicza 17 w TVP Info Miłoszowi Kłeczkowi, że to jego ostatnia niedziela, bo już za tydzień nie będzie pracował w mediach publicznych, na co Kłeczek odpowiedział, że to są standardy Białoruskie, a nie polskie. No ja nie wiem, cały czas ta Białoruś nam służy. Wszyscy po prostu używają je jako, jako takiego punktu odniesienia. A może to są standardy węgierskie, na przykład, a nie polskie. No pan nie będzie mi mówił, czy będę, czy nie będę tu pracował. Stwierdził Kłeczek. w Kłecek. W sondażu IBRIS na zlecenie Rzeczpospolitej wynika, że żołnierze powinni nadal chronić polską granicę z Białorusią. Z badań wynika, że, taką, że, na, że, za taką, że ze zmianą ewentualnie tego stanu rzeczy zgadza się 29,5% badanych, a nie zgadza się 61,9%. Czyli wszyscy chcą, no jak rozumiem, nie wiem czy tego muru. Czy po prostu ochrony granicy, no ale to chyba wydaje się, że zawsze, no nie wiem, czy, czy to nie zawsze te wypowiedzi, czy te, czy te odpowiedzi byłyby podobne. E, agenci CBA podczas piątkowego nalotu na Rządową Agencję Rezerw Strategicznych szukali kontraktu z firmą, która prowadziła kampanię Mateusza Morawieckiego oraz znanego prawicowego biznesmena. E, czy znaczy nie, to nie było jego kontraktów z firmą tego znanego prawicowego biznesmena. Agenci mieli wejść także do mieszkania prezesa Rals Michała Kuśmierowskiego. U Michała wejście było na ostro, ujawnił informator wyborczej. Według niego jest to wewnętrzna wojna Wpis W piątek agenci CBA. Weszli właśnie tam do tej rządowej agencji Rezerw strategicznych, a rzecznik CBA przekazał w rozmowie z Onetem, że funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności procesowe, a wyborcza podaje, że nalot odbył się w związku ze śledztwem dotyczącym korupcji oraz przekroczenia urzędniczych uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub osobistych. I teraz ciekawe badanie United Surveys na zlecenie RMFFM i dziennika gazety prawnej, i wynika z niego, że mniej niż połowa Polaków wierzy w sejmowe porozumienie koalicji obywatelskiej trzeciej drogi i lewicy, że ono przetrwa do końca parlamentarnej kadencji. Koalicja trzech, właściwie czterech ugrupowań, chyba jedenastu partii yy, uzyska większość sejmową, ale jest, są wątpliwości co do jej trwałości. Na pytanie, ile pana, Pani zdaniem przetrwa koalicja obywatelska, y, przetrwa koalicja koalicji obywatelskiej trzeciej drogi lewicy, odpowiedzi były zróżnicowane i teraz ciekaw jestem Państwa odpowiedzi, ale jednak 47,3% uważa, że przetrwa całą czteroletnią y, kadencję, 27,2% że 1-2 lata, 8,8% ponad pół y, z czteroletniej kadencji, czyli ponad 2 lata, 7,2% że mniej niż rok, a 9,4% nie ma zdania. Generalna Dyrekcja Krajowych i Autostrad poinformowała, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Pracuje na nich 287 pojazdów zimowego utrzymania. ja apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w rejonach kraju, gdzie warunki pogodowe mają wpływ na przejezdność. No i Paweł Kukis, który cały czas jest za Sędziami pokoju, jak rozumiem, i międzynarodowymi okręgami wyborczymi mówi, że jest kolosalna różnica między rządem Morawieckiego a rządem Tuska, jeśli chodzi o pożytek dla Polski. Generalnie postawił też warunek, pod którym gotów byłby zagłosować na Donalda Tuska. No na razie to chyba nie jest potrzebne, ale zobaczymy jeszcze, jak to się będzie wskotoczyć przez najbliższe lata. Chodzi o przedstawianie właśnie przez niego postulaty proobywatelskie. Święta z zapasem, a zakupy coraz droższe. Tym razem wzrost jest bardzo wyraźny. Koszyk podrożał względem poprzedniego tygodnia o niemal 3 złote. Ceny wzrosły o 2,3%. Tak wynika z przygotowanego dla biznes insidera zestawienia aplikacji Pan Paragon. Zakupy od 29 do 5 grudnia kosztowały ponad 125 zł. Tak drogo nie było od dawna. Dobrą informacją jest to, że wyraźnie drożeją głównie sezonowe artykuły, a to wcale nie oznacza, że nie jest tak, że handlowcy chcą wykorzystać okazję i podnoszą ceny w gorącym okresie świątecznym, a stacje benzynowe mają swoje złote żniwa. Zdaniem ekspertów ich marże detaliczne sięgają teraz nawet do 50 groszy na litrze paliwa, czyli kilka razy więcej niż zwykle. To dlatego ceny paliw spadają tak powoli. No, rząd Morawieckiego przedłużył zerowy VAT na żywność, ale tylko na trzy miesiące, a rząd Tuska przedłoży działanie wakacji kredytowej, ale w zmienionej formie. Państwa Unii zatwierdziły nam wypłatę zaliczki z funduszy odbudowy, ale nie są Wciąż w stanie dogadać się w kwestii reguł fiskalnych. No i teraz, proszę Państwa, będzie zmiana spółka Skarbu Państwa. Wielu e, członków zarządu państwowych spółek będzie się żegnać ze stanowiskami, na ich miejsce przyjdą nowi. Wiesz, wielu też menadżerów państwowych spółek. E, e, szczególnie no, tutaj jest kwestia Orlenu i JSW, Jastrzębska Spółka Węglowa. E, Kwestia, też teraz, jak będą wyglądać wyniki na, na giełdzie tych spółek. No właśnie, zobaczymy. Można się kłócić o sposób, w jaki PiS wprowadzał socjalne rozwiązania po 2015 roku, ale chyba nawet polityczni oponenci nie mogą zarzucić tej partii braku aktywności w polityce społecznej. Obniżono wiek emerytalny, wprowadzono 500 plus oraz 13 i 14 emerytury, podwyższąco znaczono. Podwyższono znacząco płacę minimalną. Co dostanie z tych wielkich programów i rzeczywiście czy, czy wywołały tylko pozytywne skutki? Business Insider zabrał się w ciekawym artykule za ocenę tego zjawiska. Część z tych zmian była wymuszona przez przepisy unijne, ale w niektórych przypadkach, na przykład urlopu rodzicielskiego, rząd pis w praktyce zapewnił korzystniejsze rozwiązania niż te wymagane. Nie udało mu się za to uchwalić nowego kodeksu pracy. W 2016 roku powołano Komisję Kodyfikacyjną prawa pracy, która opracowała projekty nowego kodeksu indywidualnego i zbiorowego, ale nie podjęto jednak prac legislacyjnych i trafiły do szuflady. No ale chyba polska socjalna. Teraz się kończy, przynajmniej na jakiś czas. No, zobaczymy jak to będzie. Zobaczymy, jak ocenią historycy ten okres ośmiu lat. Roczne wydatki na socjal, tymczasem w Unii Europejskiej, przekraczają 4 biliony euro. W ostatnim czasie rosły nominalnie, niemal we wszystkich krajach, a polska pod tym względem była wysoko, Jednak, gdy porównamy kwoty z wielkością poszczególnych gospodarek, to sytuacja wygląda. Zupełnie inaczej największe wzrosty nominalnych wydatków w latach 2001-2022 mierzone w walutach krajowych odnotowano w Bułgarii. Co ciekawe na Cyprze, no i co chyba już nie dziwi na Węgrzech 10%. Polska w tym rankingu zajęła siódme miejsce, około 7 i 8%. Teraz myślę, że spadnie, wyprzedzając pod względem wzrostu wydatków lokalnie między innymi Czechy kojarzone i kojarzone z socjalem takie kraje jak Niemcy i Szwecja. Najmniejsze wzrosty wydatków na socjal odnotowano w Austrii tylko 1% oraz we Francji, Danii, Słowacji, Finlandii, Niemczech wszyscy po 2%. No ale tamten socjal już jest od wielu, wielu lat, w Polsce był nowością. Proszę Państwa, certyfikat człowieczeństwa 4.0, jeżeli liście Państwo do końca tego komentarza, to będę wdzięczny za dwa plusiki, a może jeszcze jakiś komentarz, bardzo mnie ciekawią Wasze opinie. No dzisiaj ten komentarz jest bardzo długi, jak to zazwyczaj bywa w poniedziałek, czy w czasie tego poniedziałkowego kombo, więc już szybko wygłoszę tą deklarację z cyfrowej siczy. dziękując wszystkim raz jeszcze za uwagę i w ogóle dziękując za wsparcie. To jest wielka sprawa, że wspieracie państwo ten kanał na różne sposoby, poprzez patronat YouTube i tradycyjne przelewy. No i wiele i w wielu innych również formach. A mówił do Was samozwańczy sługa cyfrowej Siczy, czy Izba Nao, przedstawiciel nowej klasy społecznej w XXI wieku, a więc cyfrowego proletariatu, jeden z ostatnich Mohikanów kultury, zasów emerytowany ekspert o wąskich horyzontach, realizujący marzenie europejskiej młodzieży o byciu YouTuberem, a także last but not least, nieprzejednany orędownik niepodległości umysłowej Polski w XXI wieku proszę państwa bardzo dziękuję za to wsparcie bo na końcu dnia jedyne co się liczy to szacunek ludzi cyfrowej siczy to był już 11 dzień grudnia roku pańskiego roku bieżącego 2023 dziękuję za to dzisiejsze spotkanie dziękuję za uwagę kłaniam się wszystkiego dobrego i mam nadzieję że do zobaczenia wkrótce